Witam Państwa, minęła godzina 11. Cieszę się, że jesteśmy w tak licznym gronie. Jeszcze będziemy czekać. Oczywiście niektóre osoby jeszcze do nas dołączą niebawem zapewne. Dzisiejszą konferencję podzieliliśmy na właściwie 5 części. Tematyka to oczywiście jest bezpieczeństwo i ochrona cyfrowych danych oraz serwerowni każdej wielkości, zarówno małych, jak i dużych, potężnych data center. Na samym początku przejmie głos Marcin Cichecki, dyrektor sprzedaży, członek zarządu Altor SDS. Marcin już jest razem ze mną. Mogą Państwo widzieć obrazy z kamery, zarówno mój, jak i Marcina. Następnie głos przejmie Rafał Kryk z firmy Eaton. Opowie o cyberbezpieczeństwie, które zaczyna się oczywiście od zasilania gwarantowanego. Kolejnym prelegentem będzie Dirk Szuma z firmy OpenGear i tutaj zaprezentujemy ewolucję zdalnego zarządzania infrastrukturą IT dzięki Out of Band. Kolejnym prelegentem będzie Bogdan Lądkowski, dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie z firmy Ivanti. Tematem jego prelekcji będzie, jak zminimalizować ryzyko konsekwencji ataku na pracowników w firmie oraz ochronę urządzeń mobilnych, mówiąc tutaj oczywiście o smartfonach i tabletach. Na samym końcu Konstantin Proces z firmy Data Locker zaprezentuje rozwiązania szyfrowane nośniki danych. Pierwszą częścią to oczywiście będzie to takie wprowadzenie do Altor SDS, czym my się zajmujemy i tak jak już wspomniałem, zajmie się tym Marcin Cichecki. Po każdej prezentacji, oprócz tej pierwszej, bardzo krótkiej prezentacji, zadamy Państwu pytanie. Na ekranach Państwa komputerów wyświetlimy pytanie z kilkoma możliwymi odpowiedziami. Oczywiście odpowiedź jest jedna prawidłowa. Osoba, która jako pierwsza odpowie na wszystkie cztery pytania, wygrywa nagrody. W dniu dzisiejszym mamy oto takie marki Data Locker, szyfrowane nośniki danych. Oczywiście po całym wydarzeniu poinformujemy Państwa, kto zwyciężył, podamy tylko imię oraz nazwę firmy, a zwycięzcami, bo nośników mamy aż pięć, więc pięć pierwszych osób, które odpowie prawidłowo na pytania, zdobywa jeden szyfrowany nośnik danych. I jeszcze kilka słów wprowadzających dotyczące obsługi naszego systemu. Oczywiście, tak jak Państwo widzicie, w prawej sekcji znajduje się czat, lista uczestników. Oczywiście można bezpośrednio zadawać pytania prelegentom na czacie. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał jednak głosowo zadać pytania, zawsze można użyć symbolu łapki, który znajduje się w prawym dolnym rogu. Wówczas będziemy mieli informacje o tym, że Państwo chcą zabrać głos i umożliwimy Państwu odpalenie swojego mikrofonu i zadania pytania głosowo. Jeśli chodzi o poprawę widoczności, to oczywiście na samym górze jest biały pasek. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk pełny ekran. Więc zawsze można odpalić sobie całe wydarzenie w trybie pełnoekranowym. Również można wrócić do tradycyjnego widoku. Jeśli chodzi o jeszcze poprawę widoczności, to mniej więcej przy czacie znajduje się szary paseczek z białą strzałką. Wówczas można zwinąć sobie czat do prawej strony i w odpowiednim momencie go rozwinąć. Właściwie z takich słów wstępu to wszystko. Oddaję głos w tym momencie Marcinowi. Marcin, możesz oczywiście rozpocząć, ja odpalam prezentację. Dzień dobry Państwu, chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Widziałem, że tutaj grono jest już dość duże. Jeszcze troszkę czekamy na naszych, resztę naszych zarejestrowanych uczestników. No muszę przyznać, że jak na listopad, to Państwo bardzo chętnie, żeście skorzystali z naszej propozycji przedstawienia moim zdaniem bardzo ciekawych produktów związanych z bezpieczeństwem systemów IT. Sama tematyka bezpieczeństwa jest tematyką dość szeroką i tutaj no naszym zdaniem te elementy bezpieczeństwa, o których my chcemy powiedzieć, w dniu dzisiejszym oczywiście podczas tych prezentacji, to co chcemy poruszyć, są to systemy bezpieczeństwa, czy też aspekty bezpieczeństwa, które nie zawsze są traktowane przez klientów priorytetowo, a moim zdaniem powinny być, bo te elementy mogą wpływać na działanie przedsiębiorstwa, na działanie firm. Mogą wyznaczać trendy i też pokazywać, które elementy są kluczowe w działaniach.
No bo czy zasilanie, czy bezpieczeństwo danych, czy też zarządzanie różnymi urządzeniami, to są kluczowe elementy obecnie systemów IT. To jest, można powiedzieć, serce naszego IT. To, co ja bym chciał powiedzieć, nie wchodząc tutaj specjalnie w rolę prelegentów, którzy później będą, chciałbym przedstawić naszą firmę. My jesteśmy dystrybutorem z wartością dodaną, dystrybutorem specjalizowanym, zależy jaką kategorię się przyjmie. Działamy na rynku dość długo i to jest, tak jak widać, 30 lat działalności, ponad 30 lat działalności. Wcześniej działaliśmy w ramach spółki Alstor, spółki jawnej. Obecnie nasza część tutaj wydzielona, Alstor SDS, jest to firma projektowa zajmująca się systemami różnego typu. Ja za chwilę powiem 2-3 zdania o naszych specjalizacjach. W każdym bądź razie to, co nas wyróżnia, to w czym chcemy tutaj mieć przewagi konkurencyjne, czy też zaistnieć na polskim rynku, to jest bardzo rozbudowana, czy naszym zdaniem bardzo rozbudowana baza szkoleniowa, baza warsztatów, usług wdrożeniowych i wsparcia partnerów, wsparcia przy serwisu, wdrożeniach i jeszcze paru innych elementach działania. Jeżeli chodzi o nasze specjalizacje, na dzień dzisiejszy mamy 5 grup produktowych, w ramach których działamy. Są to grupy, takie jak tu widać, oczywiście z zakresu zaawansowanego IT. Mamy ciekawe rozwiązania. Jeżeli byśmy chcieli rozbić na podgrupy te nasze wszystkie specjalizacje, tego troszkę jest. Myślę, że obejmuje większość rynku IT, począwszy od całej infrastruktury szeroko pojętej, go zasilania, szaf, dostępu, serwerów, sieci, zarządzania siecią, zarządzania końcówkami, troszkę też i końcówek specjalizowanych. Czym się wyróżnia ta oferta? Ona jest prowadzona przez, naszym zdaniem, najlepszych producentów na rynku, bardzo często wyróżnionych, znajdujących się na górze, na szczytach wszelkich rankingów światowych, więc naprawdę ta oferta jest ciekawa. Jeżeli ktoś by chciał szerzej poznać naszą ofertę, odsyłam do naszej strony internetowej, później podam jej adres dokładny. W każdym razie wszystkie te specjalizacje są opisane. W każdej z tych specjalizacji w jakiś sposób wspieramy, jesteśmy ekspertami. Jeżeli chodzi o naszych kluczowych dostawców, tak jak tu widać, to jest 20 firm. Generalnie tych firm, które są dla nas kluczowe, jest, czy takich, których reprezentujemy w Polsce, jest zdecydowanie ponad 60 firm. Więc to jest tylko wycinek naszej oferty. Ta oferta opiera się naprawdę o firmy, które są specjalistami w danej dziedzinie. No my akurat nie sprzedajemy produktów takich najbardziej popularnych brandów typu Dell czy HP, ale to też jest nasza polityka, chcemy się pod tym kątem wyróżniać. No te produkty są już na tyle masowe i popularne, że tu wystarczy tylko dobry dostawca logistyczny. Takiego wsparcia klienci już tak mocno nie oczekują, jak w przypadku tych producentów, których my tu reprezentujemy. To, co mówiłem, czyli nasze wsparcie, jeżeli chodzi o zespół product managerów. W tej chwili to jest tylko wsparcie związane z obsługą produktów i ze wsparciem pierwszego stopnia. Posiadamy również techników czy inżynierów, którzy wspierają wdrożeniowo, serwisowo. Mamy nową siedzibę, nowy magazyn, nowe biuro. Też zapraszamy wszystkich, jeżeli będą możliwe spotkania takie face to face. Nasza nowa strona, to co wspominałem, opis większości rozwiązań, większości produktów, jak to stosować, jakie są możliwości związane z tymi produktami, jak to pokazywać, jak działają te produkty, to jest opis na tej naszej stronie, zapraszam serdecznie. Dodatkowo posiadamy portal B2B Alstor SDS.eu, na którym są już konkretne produkty. To tam są już i ceny, i ilości magazynowe, i opisy konkretnych produktów. Też zapraszam
zapraszam. Ten portal jest dostępny po rejestracji. Zapraszam po uzyskanie takiej rejestracji, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Mam nadzieję, że warto. Są bardzo fajne, ciekawe produkty, z którymi my działamy na polskim rynku. Dlaczego korzystać? Dlaczego warto korzystać z naszej oferty? No jest bardzo wiele powodów i mam nadzieję, że to wszystko spowoduje, że Państwo będziecie chcieli skorzystać z naszej oferty. To w tak zwanym telegraficznym skrócie, bo myślę, że całym jakby tutaj clue tego spotkania są prezentacje przygotowane przez naszych ekspertów, przez ekspertów naszych dostawców, przez osoby związane z naszą firmą. My tutaj w Polsce stawiamy na rozwiązania zaawansowane, na rozwiązania uznanych marek, na rozwiązania działające, wielokrotnie wdrożone przez naszych partnerów. Działa, mamy różnego typu case study, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Możemy udostępnić to w różnej formie. Jeżeli byłby jakiś pomysł na współpracę z nami, jakaś propozycja, jesteśmy elastyczni, chętnie wysłuchamy Państwa i postaramy się dostosować ofertę do Państwa potrzeb. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Błażejowi. Dziękuję, Marcin, za krótki wstęp dotyczący Alstor SDS, czym my się zajmujemy. Za moment przejmie głos Rafał Kryk. Właśnie próbuje się tutaj z nami połączyć. Czekamy na Rafała. Marcin, tobie już podziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i miłych prezentacji. Do usłyszenia. Tak jak widzimy, prezentacja Itona już jest uruchomiona i tylko czekamy na obraz z kamery i dźwięk od Rafała. O, Rafał, już Ciebie widać. Mam nadzieję, że będzie Ciebie słychać. Czy mnie słychać? Dzień dobry. Ja Ciebie słyszę. Mam nadzieję, że pozostali uczestnicy. Chyba dobry wskaźnik. OK, dziękuję za informację. Dobrze, proszę Państwa, to zaczynajmy. Przede mną dość trudne, odpowiedzialne zadanie nie zanudzenia Państwa i nie zamęczenia tą pierwszą prezentacją produktową. Postaram się oczywiście to zadanie wykonać. Witam Państwa serdecznie na naszej prezentacji, na naszym webinarze. Ja nazywam się Rafał Kryk. Reprezentuję firmę Iton. W Itonie zajmuję się systemami zasilania gwarantowanego jako menadżer produktu, product manager w zakresie UPS-ów trójfazowych. Natomiast dzisiaj opowiem o całym naszym portfolio zasilania gwarantowanego, czyli zarówno o UPS-ach jednofazowych, jak i trójfazowych, jak i różnych akcesoriach typu listwy PDU. I trochę jakby nie tylko będzie to taka prezentacja stricte produktowa, ale też trochę będę starał się poruszyć takie zagadnienia praktyczne wokół doboru UPS-ów, wokół tego, jak do tych UPS-ów podchodzić i też właśnie kwestie tego cyberbezpieczeństwa, na co też nasza firma obecnie stawia. Generalnie jakby te urządzenia, te rozwiązania, różne systemy, które będą dzisiaj prezentowane przez kolejnych naszych dzisiejszych prelegentów, są to różne urządzenia, rozwiązania z zakresu szeroko pojętego IT, które pozwalają nam przetwarzać dane, przechowywać dane, w bezpieczny sposób nimi zarządzać i jakby wspólną cechą tych wszystkich urządzeń jest to, że wszystkie te urządzenia, żeby poprawnie działały, żebyśmy właśnie w odpowiedni sposób przetwarzali te dane, których używamy, wszystkie te urządzenia potrzebują zasilania niezawodnego, zasilania bezprzerwowego, gwarantowanego. I właśnie w tym celu stosujemy właśnie w rozwiązaniach IT, chociaż też nie tylko IT, stosujemy właśnie zasilacze UPS i systemy zasilania gwarantowanego.
Więc pierwsza kwestia, do czego nam jest potrzebny UPS w instalacji? No oczywiście z taką najbardziej podstawową funkcją jest to, że kiedy mamy zanik zasilania, to UPS służy do tego, żeby podtrzymać nam to zasilanie, żeby załączyć zasilanie bateryjne i żeby nie przerwać pracy na urządzeń, czyli żebyśmy uniknęli jakichś na przykład kar za to, że pewne usługi mają, zabezpieczenie przed utratą danych poprzez na przykład wyłączenie serwerów, utratę zasilania, czy chociażby uszkodzenia urządzeń z uwagi na słabą jakość zasilania, bo jakby UPS to nie jest tylko, przynajmniej w większości taka schroni przed całkowitym zanikiem zasilania, ale też w trakcie całego czasu użytkowania UPS-a jest to coś, co nam pozwala na kondycjonowanie tego zasilania, czyli poprawę jakości zasilania, właśnie tak, żeby różne zakłócenia, które przychodzą z sieci, nie przenosiły się na odbiory. Teraz załóżmy, że zdecydowaliśmy, że potrzebujemy UPS-a do naszej instalacji, chcemy ten UPS w jakiś sposób dobrać. Tutaj oczywiście mamy multum różnych rozwiązań, multum różnych zastosowań. Mamy dość szeroki katalog, dość szerokie portfolio tego naszego zasilania gwarantowanego. Tutaj oczywiście mogą się Państwo zawsze zwrócić, czy to do nas bezpośrednio jako do Eatona, czy też do specjalistów z firmy Alstor w celu tego, żeby właśnie żebyśmy my pomogli, czy żeby oni pomogli dobrać odpowiedni UPS, bo tutaj mamy różne zastosowania. Natomiast to, żeby zdefiniować sobie przede wszystkim moc UPS-a, czyli oszacować mniej więcej, ile mamy odbiorów, jakie są moce tych odbiorów, które odbiory są na tyle krytyczne, że musimy je zasilać z UPS-a. No i później, jak już zdefiniujemy sobie moc, no to mamy różne właśnie te możliwości doboru rozwiązań. Podstawowym parametrem związanym z doborem UPS-a mamy już dobraną moc. Kolejna rzecz to jest czas podtrzymania i tutaj też kwestia, jaki ten czas podtrzymania powinien być. Powinien być odpowiedni do zastosowania. To nie jest tak, że ten czas podtrzymania musi być jak najdłuższy. On musi być jak najbardziej jakby odpowiedni właśnie do potrzebnego zastosowania, z tego względu, że po prostu no, zbyt długi czas podtrzymania to jest duża liczba baterii, duże później koszty eksploatacji, natomiast nie zawsze to jest potrzebne, czyli musimy sobie zdefiniować, czego tak naprawdę potrzebujemy, jaki na przykład jest czas bezpiecznego zamknięcia naszej infrastruktury krytycznej, czy właśnie podczas zaniku zasilania potrzebujemy tylko zamknąć wszystkie nasze, całą naszą sieć IT, czy na przykład potrzebujemy, żeby ona przez jakiś czas funkcjonowała i dopiero w jakimś tam krytycznym momencie, żeby to pozamykać. I tym się należy kierować przy doborze czasu podtrzymania. Takie typowe czasy podtrzymania z UPS-a najczęściej 15 minut, jeśli mamy na przykład agregat na obiekcie, agregat prądotwórczy, który przy dłuższych czasach podtrzymania po prostu nam wystartuje i zapewni to dalsze zasilanie. Natomiast no, też oczywiście bywają takie aplikacje, gdzie jest potrzebny ten czas podtrzymania dłuższy, rzędu pół godziny, rzędu godziny. Natomiast to trzeba po prostu jakby dobrać odpowiednio do zastosowania, niekoniecznie dłuższy czas oznacza lepszy. Jeśli mamy już moc, mamy dobrany czas podtrzymania, to kolejną rzeczą jest jakby uświadomienie sobie, że jakby priorytetem działania UPS-a jest zapewnienie niezawodnego zasilania, natomiast też bardzo istotne jest to, żebyśmy monitorowali, co się z tym UPS-em dzieje, żeby UPS był w stanie na przykład nam wysłać zdalne powiadomienie, że był zanik zasilania lub że nastąpiła jakaś jego awaria, że zgłoszony jest jakiś alarm, jakaś nieprawidłowość i tutaj mamy różne możliwości od właśnie
przy takim typowym UPS-ie podbiórkowym, gdzie mamy po prostu podłączony po porcie USB do komputera, po różnego typu karty komunikacyjne, które po różnych protokołach, czy to będzie sieć ethernetowa, czy to będzie protokół przemysłowy Modbus, w różnych typach komunikacji możemy tutaj się poruszać poprzez zastosowanie właśnie różnych tych kart rozszerzeń. Jeśli chodzi właśnie o dobór już UPS-a, bo tak jak wspominałem, wybieramy sobie właśnie tą moc, czas podtrzymania, natomiast w ramach tego też mamy podział zasilaczy, który też nam trochę ułatwia wybór odpowiednio do naszego zastosowania, odpowiednio do naszych potrzeb. I tutaj Eaton wprowadził taki podział, koncepcję 3, 5 i 9, która jest podziałem na takie w ramach takich podstawowych topologii offline, line interactive i online, które część z Państwa być może zna. Serie UPS-ów naszych z oznaczeniem 3 to są UPS-y offline'owe, czyli taki najprostszy podbiórkowy UPS na kilkaset watów, na kilka minut podtrzymania do pojedynczej stacji roboczej, z po prostu zbudowaną baterią bez jakiegoś szczególnego kondycjonowania zasilania. Drugi typ to są serie z oznaczeniem 5, czyli UPS-y pracujące w topologii Line Interactive, już trochę większe moce, przy czym też to są UPS-y jednofazowe do 3 kVA w naszej ofercie, natomiast one już mają zarówno możliwość zastosowania różnych akcesoriów, montażu w szafie rakowej, właśnie kart komunikacyjnych, czy na przykład baterii zewnętrznych, i też przy okazji na stałe poprawiają napięcie zasilania, czyli jak mamy wahania amplitudy napięcia zasilania, to taki UPS na Interactive to na bieżąco poprawia. I najbardziej zaawansowane serie to są serie z oznaczeniem 9, czyli serie online, które zapewniają już taki pełną możliwość ochrony, czyli nie tylko właśnie przy zaniku zasilania, nie tylko ta poprawa napięcia, ale też poprawa częstotliwości, poprawa różnych parametrów, różnych innych, jakby ochrona przed, które z sieci mogą nam przyjść, czyli taki najbardziej zaawansowany poziom ochrony, też już większe moce, możliwość zastosowania różnych akcesoriów i też to, o czym też za chwilę wspomnę, że UPS-y, wszystkie nasze UPS-y w wykonaniu trójfazowym to są tylko i wyłącznie już serie online'owe, czyli te serie z oznaczeniem 9. Okej, okay. Żeby nie było zbyt łatwo, podział zasilaczy mamy nie tylko ze względu na te serie 3, 5 i 9, mamy też podział ze względu na jakby stopień zaawansowania, czyli mamy taki podział na Essential, Superior i Premium, czyli w skrócie Eco, Standard i Pro, czyli no jakby z samej nazwy można wywnioskować, który jakby poziom UPS-a, w jakim jest, do jakich jest zastosowań. Tak, wiadomo, że UPS-y premium będą do zastosowań najbardziej krytycznych, UPS-y superior do takich mniej krytycznych, no i essential do na przykład do zastosowań domowych. I właśnie w ramach tych serii właśnie essential, superior, premium mamy też 3, 5 i 9, czyli właśnie topologię offline, line interactive i online. Widzę, że tutaj pytanie na czacie się pojawiło, w jaki sposób komunikacja jest zabezpieczona. Na to pytanie odpowiem w trochę dalszej części prezentacji, kiedy będę trochę właśnie mówił o cyberbezpieczeństwie i o monitorowaniu UPS-ów przez Ethernet. Natomiast wracając do naszego przeglądu właśnie UPS-ów jednofazowych, widać, że mamy tutaj różne możliwości do różnych zastosowań i też jakby no, my oczywiście w Eatonie się bardzo cieszymy, kiedy klienci zawsze zamawiają UPS-y premium i z serii online, bo oczywiście są to UPS-y najdroższe, natomiast nie każdy tak naprawdę potrzebuje tego do swojego
systemu, do swojej aplikacji, do swojego zastosowania. Czasami w zupełności wystarcza na przykład UPS serii standard, Line Interactive, na przykład typu 5SC do jakiegoś małej serwerowni, jakiejś pojedynczej szafy rakowej. Dlatego tutaj, podobnie jak było z czasem podtrzymania, trzeba po prostu z rozsądkiem podejść do tego, jakie mam wymogi, jakie są możliwości i odpowiednio do tego dobrać rozwiązanie. I my oczywiście, zarówno my w Itonie, jak i koledzy, koleżanki w Alstorze, zawsze chętnie w tym pomożemy. Żeby nie robić takiego przeglądu po wszystkich seriach, bo też nie ma na to czasu i też nie byłoby to zbyt interesujące, przeglądu takiego po wszystkich seriach i możliwościach naszych UPS-ów, jeśli chodzi o UPS-y jednofazowe, zwróciłbym uwagę na jedną serię, na serię 5P, nowość w naszej ofercie, i na to warto zwrócić uwagę z tego względu, że jest to seria UPS-ów z baterii. Oczywiście jest też wersja tradycyjna z bateriami kwasowo-ołowiowymi VRL-a, natomiast też wprowadziliśmy właśnie taki dodatkowy model z bateriami litowo-jonowymi. I jakby z czym to się wiąże? Wiąże się to z większą tak naprawdę opłacalnością, z dłuższym czasem eksploatacji, z większą niezawodnością takiego UPS-a, ponieważ baterie litowo-jonowe mają to do siebie względem baterii VRL-a, że mają znacznie większą żywotność, znacznie niższe rozmiary i masę, z czego wynika, że możemy w danym UPS-ie zamknąć jakby w tej samej obudowie dużo większy czas podtrzymania niż w przypadku tradycyjnych baterii VRL-a, co jest szczególnie istotne właśnie w takim UPS-ie jak 5P, który w wykonaniu rakowym ma wysokość 1U. I nie jesteśmy tutaj ograniczeni wtedy właśnie do kilku minut podtrzymania, które nam by zapewniły baterie VRL-a, tylko około właśnie dwukrotnie większy ten czas podtrzymania może być w tych samych gabarytach, w trochę niższej masie niż na bateriach tradycyjnych. Kolejna kwestia to jest żywotność tych baterii. Znacznie więcej cykli ładowania i rozładowania te baterie wytrzymują, dlatego żywotność taka w takich typowych bateriach stosowanych w UPS-ach jest teoretycznie od 3 do 5 lat, natomiast w praktyce no tak co 3 lata w tych UPS-ach jednofazowych, przy tym jakby reżimie wykorzystania baterii w UPS-ach jednofazowych, mniej więcej co 3 lata je się wymienia. Natomiast w przypadku baterii litowo-jonowych nawet do 10 lat te baterie mogą nam przetrwać, czyli oszczędzamy na kosztach eksploatacji, mamy taki jakby spokój ducha, że przez dłuższy czas ten UPS podziała. I za tym idzie też to, co tutaj widzimy na slajdzie, czyli w standardzie mamy 5-letnią gwarancję zarówno na UPS-a, na elektronikę, jak i właśnie na te baterie przy właśnie tym modelu z bateriami litowo-jonowymi. Jeśli chodzi o UPS-y trójfazowe, też taki krótki przegląd. Tak jak mówiłem, tutaj w tytule slajdu mamy wypisane nazwy wszystkich naszych serii trójfazowych. Tak jak mówiłem, wszystko to są UPS-y online'owe, czyli jak widać we wszystkich mamy dziewiątkę w nazwie. Trójka oczywiście oznacza, że to są UPS-y trójfazowe, natomiast właśnie mamy tą dziewiątkę, UPS-y online'owe. I tutaj idąc od najmniejszych mocy, zaczynają się od 8 kW nasze UPS trójfazowe, to jest seria 93 PS, to są takie UPS-y małej, średniej mocy, od 8 do 3 PM średnia do dużej mocy, czyli tak od 30 kW w górę do rzędu setek kW. 9395P, no to już największe moce od setek kilowatów do rzędu megawatów, natomiast 9PHD to jest taka pochodna UPS-a 93PM, to jest tutaj ten taki szary UPS, który się dość wyróżnia na tym slajdzie. To jest seria do specjalnych zastosowań przemysłowych w trudnych warunkach środowiskowych, w wysokiej podwyższonej temperaturze, czy na przykład podwyższonym zapyleniu. Do pracy w tego typu warunkach. I też właśnie jakby nie rozwodząc się nad wszystkimi tutaj seriami osobno, powiem tak z grubsza o wszystkich, wszystko to są UPS-y modułowe, wszystkie charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością w trybie online, rzędu 96 i więcej procent, co nie tylko jest takim parametrem, który my podajemy w
karcie katalogowej, natomiast jest też potwierdzona zewnętrznymi certyfikatami przez zewnętrzne laboratorium, czyli jakby nie jest to tylko coś, co zostało u nas w fabryce zmierzone, ale też jest potwierdzone kosinus fi równy 1, czyli UPS załóżmy rzędu 50 kVA ma 50 kW mocy czynnej, czyli ta wydajność jest jakby największa. Obecnie, zwłaszcza w zastosowaniach IT, mamy głównie odbiory z korekcją współczynnika mocy, gdzie ten współczynnik mocy jest zbliżony jedności, więc jakby jak najwięcej tych urządzeń możemy pod takim UPS-em zasilić. Technologie, powiem o jednej z nich za chwilę trochę szerzej, o technologii HOT Sync, natomiast mamy też takie enigmatyczne skróty ABM, ESS oraz VMMS. Pokrótce, ABM to jest technologia nieciągłego ładowania baterii, która pozwala na ładowanie baterii nawet o połowę, co nie tylko znowu jest czymś, co zapisaliśmy sobie w karcie katalogowej, tylko jest czymś, co faktycznie wynika z naszej praktyki eksploatacyjnej, praktyki serwisowej, wymian baterii w tych naszych UPS-ach, gdyż ABM już od ponad 20 lat mamy w naszych UPS-ach, więc jest to sprawdzona technologia. ESS jest to technologia oszczędzania energii, technologia zwiększająca sprawność tego UPS-a z tych już wysokich 96% podwyższyć nawet do 99%. Wydawałoby się, że nie jest to dużo, bo to no, raptem 3%, natomiast przy dużych mocach UPS-ów rzędu kilkudziesięciu kilowatów i więcej jest to bardzo istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacji, bo jakby UPS, eksploatacja UPS-a to nie jest tylko, że dzisiaj kupiłem UPS-a za tam X, kwotę X i dalej się nie muszę przejmować, no potem jeszcze dochodzą właśnie koszty eksploatacji UPS-a, koszty cyklicznych wymian baterii, koszty energii właśnie wynikające z niskiej bądź wyższej sprawności tego UPS-a. Im wyższa sprawność UPS-a, tym niższe te koszty ponoszone za rachunek za energię. I tutaj przy właśnie mocach rzędu kilkudziesięciu kilowatów i więcej nawet 1% poprawy sprawności stanowi dość dużo oszczędności w kosztach eksploatacji. Mamy też jako Eaton taki kalkulator, który pozwala nam właśnie obliczyć te różnice w kosztach eksploatacji w zależności od tego, jaki mamy UPS, o jakiej sprawności, czy jak często mamy wymiany baterii i tak dalej, różne tam czynniki można uwzględnić i obliczyć sobie taki koszt właśnie eksploatacji UPS-a, czy porównać na przykład różne rozwiązania. Co jest dość, myślę, istotne, biorąc pod uwagę, że takiego trójfazowego UPS-a no, eksploatujemy na ogół średnio 10 lat, czasami 12, nawet do 15 lat niektóre nasze UPS-y są eksploatowane, trójfazowe, więc tutaj no, nie jest to inwestycja na pewno na zasadzie na nie, co 2, co 3 lata, to jest inwestycja naprawdę na długie, długie lata i warto dobrze do tego podejść, tak żeby później właśnie w tych kwestiach eksploatacyjnych mieć taki właśnie spokój ducha. I VMMS to jest też taka technologia podwyższająca sprawność, która pozwala nam na właśnie w UPS-ach modułowych, wszystkie te serie, jak mówiłem, są modułowe, na odpowiednie załączanie bądź wyłączanie modułów mocy, tak żeby w zależności od obciążenia, kiedy obciążenie spada bądź rośnie, żeby po prostu moduły, które pracują aktualnie, były jak najlepiej obciążone, żeby też właśnie z jak najwyższą możliwą sprawnością pracowały, bo generalnie w UPS-ach mamy tak, że im lepiej moduł mocy, tym wyższa jest sprawność tego urządzenia i na przykład jak mamy UPS-y redundantne z jakimś modułem nadmiarowym, to do czasu jakiejś awarii możemy ten moduł wygasić właśnie dzięki tej technologii VMMS, tak, że pracują tylko te moduły, które są w danym momencie potrzebne, pracują z najwyższą możliwą sprawnością, więc zmniejszają nam się koszty eksploatacji. I dotykowy kolorowy wyświetlacz, no też takie coś, co w dobie obecnie smartfonów, tabletów, różnych urządzeń mobilnych, coś, co w prosty sposób pozwala nam też sobie odczytać różne parametry i dokonać różnych ustawień tego UPS-a z poziomu właśnie takiego wyświetlacza, który jest zamontowany na drzwiach UPS-a. Tak jak mówiłem, jeszcze chciałbym trochę szerzej opowiedzieć o technologii HOT Sync. Jest to technologia pracy równoległej, opatentowana przez Eatona, jedyna na rynku, która w ten sposób funkcjonuje.
Po co łączymy UPS równolegle? No po to, żeby zwiększyć jeszcze niezawodność systemu, żeby zrobić właśnie system redundantny, na przykład 2N czy N plus 1, różne są te poziomy redundancji w zależności od potrzeb, w zależności od zastosowania. I to, co wyróżnia nasz hot sync na tle rynku, to jest to, że nie jest potrzebna komunikacja pomiędzy tymi UPS-ami równolegle połączonymi, żeby one się poprawnie synchronizowały do pracy równoległej. Czyli nie mamy takiego pojedynczego punktu awarii w postaci szyny komunikacyjnej, która mogłaby zostać przerwana, mogłaby zostać zakłócona, czy cokolwiek tam mogłoby się między tymi UPS-ami dziać. W naszym przypadku UPS-y nie korzystają absolutnie z tej szyny komunikacyjnej, żeby się poprawnie zsynchronizować do pracy równoległej. Jedyne, co robią, to monitorują sobie wyjścia swoje prądowe, czyli tą szynę prądową, którą są połączone wszystkie UPS-y w systemie równoległym, i już tutaj jakby nie ma takiego układu master-slave, tylko jest każdy UPS, każdy moduł mocy jest swoim takim własnym masterem i na podstawie właśnie tego napięcia swojego wyjściowego, tego co widzi na swoich zaciskach wyjściowych, na podstawie tego jest w stanie się dosynchronizować, niezależnie od zmian obciążenia, niezależnie od tego, czy część UPS-ów na przykład nam się uszkodzi, część modułów nam wypadnie, wszystkie pozostałe przejmują wtedy obciążenie bez problemu, synchronizując się i dzieląc się porówno tym obciążeniem. I tutaj też nie tylko w seriach jednofazowych mamy nowości, w seriach trójfazowych również. To jest taka, rzekłbym, najnowsza nowość, ponieważ wprowadziliśmy we wrześniu tego roku, dosłownie pod koniec września, ogłosiliśmy nową serię 93PM drugiej generacji, czyli G2, która jest następcą właśnie serii istniejącej 93PM, którą już od lat z powodzeniem sprzedajemy i nasi klienci z powodzeniem od lat użytkują. Jest to UPS takiej no średniej do dużej mocy, od 50 kV do 360 w ramach jednej takiej szafy, którą tutaj widzimy na tym slajdzie, oczywiście z możliwością właśnie łączenia równolegle w celu zwiększenia mocy czy dodania redundancji w technologii hot sync, o której przed chwilą mówiłem. Tutaj też, żeby jakby nie rozwodzić się bardzo mocno nad parametrami, jakby nie cytować tutaj karty katalogowej, powiem o kilku takich najważniejszych rzeczach. Pierwszą z nich jest, znaczy oczywiście wysokie parametry, wysoka sprawność do 96, nawet i 80%, która również będzie certyfikowana. Tutaj właśnie czekamy na certyfikaty z fabryki, bo tak jak te wszystkie serie, o których mówiłem wcześniej, również już mają swoje certyfikaty, tak samo właśnie tutaj w tym przypadku tak będzie, że będziemy mieć te potwierdzenia przez zewnętrzne laboratorium tego naszego poziomu sprawności. Technologie właśnie ESS, BMMS, ABM, czyli coś, co nam pozwala poprzez zwiększenie sprawności czy poprzez wydłużenie żywotności baterii na oszczędność tych kosztów eksploatacji, czyli TCO, czyli Total Cost of Ownership. I tutaj takim głównym usprawnieniem względem istniejącej serii 93PM jest wprowadzenie modułów mocy hot swap, czyli tak zwanych modułów wymienianych na gorąco, czyli moduł mocy 50 kW to jest taka wysuwana szuflada bez wykonywania żadnych połączeń kablowych, żadnych jakichś tam dodatkowych, że tak powiem, kruszków instalacyjnych, po prostu serwis wysuwa, w przypadku na przykład wymiany modułu, wysuwamy szufladę, wsuwamy nowy moduł i praktycznie w ciągu kilku minut mamy wykonany serwis UPS-a, mamy wykonaną wymianę modułu, czy na przykład dołożenie dodatkowego modułu, kiedy mamy do czynienia z rozbudową UPS-a. I tutaj wszystko jest zautomatyzowane, jest jakby jak najmniej takiego czynnika ludzkiego, jak najmniej możliwości, żeby ktoś tam popełnił jakiś błąd, ponieważ po włożeniu nowego modułu do szafy, automatycznie już wewnątrz UPS-a oprogramowanie tego modułu synchronizuje się z oprogramowaniem istniejących modułów i UPS automatycznie już update'uje sobie swoją moc znamionową i cały swój wewnętrzny system, czyli tutaj już serwisa nawet nie musi nic dodatkowo robić, nic gdzieś tam programować, nie ma ryzyka pomyłki, bo po prostu automatycznie to wszystko się dzieje. Tak jak wspominałem na początku, oprócz UPS-ów jednofazowych, trójfazowych, mamy też w swoim portfolio różne akcesoria, różne inne elementy infrastruktury IT, między innymi szafy rakowe, listwy PDU,
a także różnego typu czujniki środowiskowe, temperatury, wilgotności, czujnik otwarcia szafy, czujnik dymu, czujnik zalania. Różne takie właśnie typowo stosowane w rozwiązaniach IT akcesoria. Jeśli chodzi o listwy PDU, mamy dość też bogate portfolio, od takich podstawowych listew typu tam kilka czy kilkanaście gniazdek z możliwością po prostu załączenia, wyłączenia całej listwy bez żadnego monitorowania, żadnych tam, nazwijmy to, fajerwerków, poprzez listwy monitorowalne, gdzie mamy możliwość opomiarowania gniazd, opomiarowania zużycia energii, różnych parametrów elektrycznych i oczywiście jakby eksportowania tego wszystkiego do oprogramowania monitorującego, aż po takie w pełni zarządzalne, które oprócz właśnie tego pełnego monitorowania mają jeszcze możliwość na przykład załączania, wyłączania poszczególnych gniazdek w trakcie pracy listwy zdalnie poprzez oprogramowanie, czy na przykład zaprogramowania harmonogramu, w zależności od tego, jakie mamy zdarzenie, czy na przykład w UPS-ie mamy taki czy taki czas podtrzymania, czy w takim a takim momencie, żeby odpowiednie gniazda się załączały bądź wyłączały, czyli mamy możliwość takiej kustomizacji i oczywiście obok tego wszystkiego całe to opomiarowanie zużycia energii i parametrów elektrycznych i wszystko oczywiście zebrane w jednym oprogramowaniu, za chwilę też o tym oprogramowaniu sobie powiemy. Oprócz takich rozwiązań właśnie monitorowania, zarządzania, też z takich typowo mechanicznych kwestii mamy dwa tak naprawdę poziomy zabezpieczenia wtyczek w danej listwie przed przypadkowym wypadnięciem kabla z danej wtyczki. Mamy zarówno z poziomu listwy takie zaciski, tutaj taki jakby szary przełącznik widzimy na tym zdjęciu, który nam po prostu zaciska odpowiednio tą wtyczkę. Dodatkowo mamy wtyczki ze specjalnym zatrzaskiem. Dzięki temu w pełni zabezpieczone okablowanie, które jest podłączone do listwy przed tym, że na przykład wisi sobie taka listwa w szafie rakowej, są do niej podłączone różne serwery i na przykład mamy jakieś prace konserwacyjne w tej szafie rakowej, czy dodajemy jakieś serwery, czy coś tam odłączamy, przełączamy. Dzięki tym zabezpieczeniom takim mechanicznym nie ma możliwości, że przez przypadek któryś serwer, któraś wtyczka, któryś kabel zostanie wypięty z tej listwy, ten, który nie powinien być w danym momencie wypięty. Czyli po prostu takie zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem zasilania dla danego serwera, dla danego urządzenia w przypadku jakichś prac konserwacyjnych. I jeszcze z takich kwestii mechanicznych, listwy nasze pracują poprawnie w temperaturze do 60 stopni Celsjusza, czyli naprawdę jest to dość wysoki poziom niezawodności w przypadku na przykład jakiejś awarii klimatyzacji czy innych zagrożeń. I tak jak mówiłem, mamy możliwość zastosowania czujników środowiskowych, czyli na przykład dzięki takiej listwie opomiarowania sobie w danej szafie rakowej, jaką mamy temperaturę i wilgotność, i też eksportu tych informacji do naszego software'u monitorującego. Dodatkowo w takim czujniku środowiskowym są dwa styki przekaźnikowe, do których na przykład możemy podłączyć czujnik otwarcia szafy i też w tym momencie mamy przekazaną do naszego software'u informację, że o danej godzinie na przykład została otwarta szafa, czy na przykład został aktywowany czujnik dymu, czy jakikolwiek inny czujnik, w zależności od tego, co tam podłączymy i jak sobie to zaprogramujemy, jak sobie to nazwiemy w naszym software'ze monitorującym. Kolejna kwestia, cyberbezpieczeństwo, też jakby trochę temat naszej prezentacji. Tak jak mówiłem na początku, jakby po jednej stronie mamy to, że UPS jest dla nas takim właśnie buforem zasilania, czymś, co nam pozwala to zasilanie kondycjonować, natomiast też musimy zawsze mieć na uwadze monitoring tego UPS-a. I teraz w dobie dzisiejszej technologii, w różnych cyber zagrożeń, bardzo, bardzo jest na to teraz duży nacisk kładziony na rynku IT i my jakby wychodząc temu naprzeciw,
W zeszłym roku wprowadziliśmy na rynek nową kartę komunikacyjną, kartę sieciową, jakby właściwie zupdate'owaną tak naprawdę względem poprzedniego modelu, która jako jedyna, jak na razie, jak do tej pory, jest to jedyna karta sieciowa w rozwiązaniach UPS-owych na świecie, która posiada certyfikację, posiada zgodność z normami cyberbezpieczeństwa, zarówno amerykańskimi, czyli Towarzystwo UL, jak i europejskimi, czyli IEC. Oczywiście na życzenie możemy udostępnić też mamy jakby zewnętrzne certyfikaty, które potwierdzają zgodność z tymi normami cyberbezpieczeństwa, dzięki czemu UPS jako jeden z elementów tak naprawdę naszej infrastruktury sieciowej, no bo jest to urządzenie, które jest wpięte do naszej sieci, tej samej sieci, w której mamy nasze serwery i inne urządzenia sieciowe. UPS nie staje się takim najsłabszym ogniwem, wąskim gardłem, takim potencjalnym punktem wejścia na przykład dla jakiegoś cyberataku. Czyli z jednej strony właśnie mamy te certyfikaty cyberbezpieczeństwa, mamy odpowiednie pakiety szyfrujące, protokoły komunikacyjne, które są bezpieczne. Z drugiej strony też karta jest przystosowana do nowoczesnych sieci, do prędkości sieci pracujących z prędkością gigabitową. No i oczywiście zastosowanie to jest głównie rynek IT, czyli takie najbardziej krytyczne instalacje, aplikacje, czyli na przykład banki, centra przetwarzania danych, jakieś krytyczne serwerownie. Natomiast jest to karta, która jest kompatybilna ze wszystkimi naszymi UPS-ami, jednofazowymi, trójfazowymi, wszystkimi, do których możemy oczywiście zastosować kartę komunikacyjną, czyli ze wszystkimi trójfazowymi i większością UPS-ów jednofazowych. Także tutaj nie jest to coś gdzieś tam zarezerwowane dla jakichś specjalistycznych rozwiązań. W każdym UPS-ie możemy tę kartę zastosować i to bezpieczeństwo sobie zapewnić. Tak jak wspominałem, mamy oprogramowanie monitorujące o nazwie Intelligent Power Manager, w skrócie IPM, jest to nasze autorskie oprogramowanie, które pozwala nam na monitorowanie całej infrastruktury naszego zasilania gwarantowanego, czyli wszystkie UPS-y, wszystkie listwy PDU, informacje z tych wszystkich czujników środowiskowych i tak dalej, wszystko to mamy spięte w jednym oprogramowaniu. Możemy kilka różnych, czy wiele różnych urządzeń, wiele różnych lokalizacji, czyli na przykład mamy ileś tam lokalizacji po całej Polsce, w każdej lokalizacji mamy UPS-y i listwy, wszystko to możemy z poziomu jednego komputera właśnie przez ten software IPM sobie monitorować i do tego oczywiście tworzyć właśnie różne harmonogramy działania UPS-a, czyli na przykład mamy zanik zasilania, UPS zgłasza, że ma taki a taki czas podtrzymania, w momencie kiedy czas podtrzymania osiągnie tam załóżmy jakiś poziom krytyczny, co robimy, jest możliwość zdalnego, bezpiecznego zamykania serwerów, migracji na przykład maszyn wirtualnych, też jest możliwość integracji z platformą VMware, z systemem vCenter, jako plugin możemy IPM podłączyć do systemu właśnie VMware'owego i tam sobie też poustawiać w zależności od potrzeb właśnie jakieś polityki zamykania migracji maszyn wirtualnych, zamykania tych maszyn wirtualnych, zamykania hostów fizycznych, tak żeby w jak najbardziej optymalny sposób wykorzystać to, co mamy z UPS-ów, to jaki mamy czas podtrzymania i w bezpieczny sposób, w razie potrzeby, w razie jakiejś tam ostateczności, żeby w bezpieczny sposób ten cały system pozamykać. I ostatnia kwestia, też bardzo ważna, ponieważ no, nie ma na świecie urządzeń, które są w 100% niezawodne, w 100% niepsujące. Zawsze potrzebny jest serwis. No i tutaj też jako klient, jako użytkownik końcowy, czy jako nasz partner, no, według mnie, w moim odczuciu, no, dobrze jest wiedzieć, że dany producent, dany vendor zapewnia wsparcie serwisowe, że ma rozwiniętą sieć tych usług serwisowych, punktów serwisowych i tutaj tak jak widać na tej mapce Polski mamy kilkanaście tak naprawdę centrów serwisowych, gdzie stacjonują firmy nasze partnerskie, właśnie serwisowe, z którymi od lat współpracujemy, które są przeszkolone w naszych fabrykach z naszych rozwiązań.
I tutaj jesteśmy w stanie właśnie świadczyć wsparcie techniczne. Również mamy bogatą ofertę umów serwisowych, które też na przykład zapewniają przyspieszony czas reakcji, czy wsparcie na przykład 24/7 telefoniczne, czy wizyty serwisu, oferta przeglądów i tak dalej. Można tutaj sobie w zależności też od potrzeb, od tego jak bardzo krytyczna jest to nasza aplikacja, to w zależności od tego możemy sobie ten serwis odpowiednio do potrzeb dostosować, odpowiednie umowy serwisowe sobie zorganizować, podpisać. Także to też jest ważne, warto na to zwracać uwagę, bo też no, nie każdy zapewnia właśnie tak szeroki zakres tych usług serwisowych. I też przy okazji serwisów wspomnę może przy okazji UPS-ów trójfazowych, że każdy UPS trójfazowy, który sprzedajemy, zawsze jest objęty opieką serwisową pod względem uruchomienia i podłączenia do instalacji. Czyli zawsze jak Państwo zamawiacie UPS trójfazowy, zawsze wtedy nasz serwis już bez żadnych dodatkowych opłat przyjedzie, podłączy ten UPS do instalacji, uruchomi, skonfiguruje i przeprowadzi szkolenie z obsługi takiego UPS-a, tak żeby już użytkownik nie musiał się niczym w tym momencie przejmować. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Tu jest w razie czego do mnie jeszcze kontakt mailowy, kontakt telefoniczny. Tutaj wydaje mi się, że jakieś pytania jeszcze się pojawiły na czacie. Tak, Rafał, musimy troszeczkę przyspieszyć, bo przedłużyliśmy. Zamknę już swoją prezentację. Jeśli chodzi o kontakt, to oczywiście możesz zostawić na czacie i w trakcie pytania konkursowego, bo zaraz wyświetlimy Państwu pytanie konkursowe, możesz odpowiadać na pytania, które się pojawiły. Dobra, zamykam prezentację i odpalam Państwu na ekranach. Zaraz powinniście Państwo mieć swoich komputerów. Pierwsze pytanie, proszę o nie udzielanie odpowiedzi na czacie, a jedynie o udzielanie odpowiedzi na ekranie swoich monitorów. Poczekamy jakieś 30-40 sekund, rozpoczniemy kolejną prezentację, a Rafale, Ciebie poproszę o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania, które pojawiły się na czacie. Okej, już patrzę właśnie. Czy IPM można uruchomić na Linuxie? Z tego co wiem, IPM na Linuxie nie, to znaczy inaczej. Jest wsparcie pod Linuxa, przy czym monitorowanie samo, jakby jest możliwość obsługi maszyn, które są postawione na Linuxie, natomiast sam jakby ten główny moduł monitorowania, z tego co się orientuję, jest tylko na Windowsie, natomiast to też jeszcze sprawdzę. Też tak z głowy ciężko mi powiedzieć, z racji tego, że akurat kolega, który jest naszym produktowcem od UPS-ów jednofazowych, bardziej w tym software siedzi, natomiast prosiłbym o kontakt mailowy do mnie w razie czego i wtedy tutaj będę mógł szerzej na to odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to, czy Eaton posiada jakieś umowy serwisowe poza Polską, jak najbardziej, jako Eaton działamy na całym świecie, nie tylko na terenie Europy, ale też i w Ameryce, w Azji. I oczywiście posiadamy też tak naprawdę w większości krajów świata dość rozwinięty zakres usług serwisowych, także tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Dobrze, powiedzmy, że jeszcze poczekamy 10 sekund, aż Państwu udzielam odpowiedzi. Nawet jeśli Państwo nie znacie odpowiedzi, to zawsze można strzelać. Przypominam, że dzisiaj do wygrania są oto takie, jest 5 szyfrowanych nośników danych marki DataLocker, więc poczekamy jeszcze jakieś, powiedzmy, 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Kończę możliwość udzielania odpowiedzi i udostępniam Państwu wyniki, a Ciebie, Rafale, na zakończenie poproszę o wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Prawidłową odpowiedzią było 8 kVA, jeśli chodzi o najmniejszą moc naszego UPS-a trójfazowego. I widzę, że większość osób tutaj poprawnie odpowiedziała. Super. Cieszę się i gratuluję oczywiście czujności podczas prezentacji Rafała. Kończę udostępnianie wyników. Zamykam ankietę. Rafale, Tobie dziękuję. Oczywiście zostaw kontakt do siebie na czacie, jeśli ktoś miałby jakieś pytania. Oczywiście można również się z nami bezpośrednio kontaktować. Rafał, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia podczas kolejnego webinaru.
A teraz oddaję głos Sirkowi Szuma z firmy Open Gear. Hi Dirk, it's time for your presentation. I am so sorry that we are a little bit of delay. I am opening your presentation at this moment, so please start your presentation. Okay, can you hear me? Yes, we can hear you. Awesome. Of course. Okay, well, thanks, Blaże. Good morning, everybody. My name is Dirk Schumer. I'm from Open Gear. I'm responsible for sales region Northern Europe, which we include the German-speaking countries, so Germany, Austria, Switzerland, all of Eastern Europe, Russia, and Turkey. And this morning, we want to talk a little bit about Open Gear, our solutions. Here's the agenda. About out of band. I hope out of band means something to you guys, and if not, then at least after the presentation. What is out of band? How do we define it? So we have a common base. Then what do we need for that? Hardware, software, and what are the next improvements to the current technologies which are offered right now? And what's the basically the path we are trying to evolve out of band to the next level? So let's start. Go ahead. Let me just start my stopwatch, so I'm gonna stay on time. First, so we are all on the same page. I would like to define what out of band really means. So for us, out of band means an alternative path to your network equipment, either in a data center or in a remote location. For a network engineer, in case your network goes down, so something happens to your network, either the connectivity from outside breaks, a central switch is no longer available, whatever, your network is no longer running. So we give you, with our solutions, an alternative path to your switches, routers, routers, firewalls, whatever you run in your network, to make sure you have a fast time to recovery of your network or your network components. Right, so that's how we define out of band. Just one word about Open Gear. We are an American company founded in 2004. We consider us actually as a market leader in the out of band area. There are other companies who are doing similar things or trying to do similar things. But if you only take the component out of band and remote site management out of their portfolio, our business is much bigger than theirs. So that's, and we are focusing 100% on out of band. We're doing nothing else. We don't do power management. We don't do KVM. We don't do racks or any other infrastructure technology. And that's why we are so successful with this, with the technology. We grew over the last 6-7 years, 30% year over year. And that ended in the end in the case that Digi International acquired us. So we are part of the Digi family since end of last year, but that doesn't change anything on our strategy, on our vision for the out of band. Actually, it reverses it, because we are going to take over the Digi console server business. And whenever you are looking for a console server in the Digi family, it's only going to be Open Gear. In terms of why do we think our ideas are market leading in this segment? Well, we implemented cellular technology in our devices almost 10 years ago already. So whenever your primary network path is no longer available, we give you an alternative one, which could be cellular, for example. And we call this smart out of band and failover to cellular. I will show you in a little bit how that works. Obviously, security is super important, because if you give a network administrator an alternative path into your network, it has to be highly secured. So we have tons of
technologies, how to do that. Whenever a network device dies, usually the serial port on this device is the last piece of connectivity which really dies. And a lot of logging information runs over this when the operating system, for example, is going down already. So we have a lot of capabilities in terms of logging all this information and giving the administrator a good idea what happened just shortly before the network failed or the device broke down. So he has some good hints what happened and why the network outage happened. And then the last one is automation. And this is leading us to our, well, let's say, next generation portfolio, because we were talking to many of our large customers and asked them, what would you like to see in terms of new features in our portfolio or in our products? And they said it would be cool if you guys could automate the provisioning of new network devices, configuring new network devices, etc., in a network. And that's where we're heading to. I will show you how that works as well. All that is covered by our management platform Lighthouse, which I will explain in a bit as well. But first, let's have a look why smart out-of-band and network resilience is so important. If you look at this diagram, what causes out times in a network? There are basically four main pillars, right? Just standard network failures, software problems. So you want to run a patch on a network device and it causes the device to fail. Power issues, power socket on a device is breaking, or power supply is no longer working, and third party, which could be anything like human errors, for example. If you keep those in mind, and in addition, add the thing that not only replacing those faulty network devices, which can take a lot of time, so you need to send a technician out to a remote location or to a data center which is not close to your location. He needs to travel, maybe he needs to go on a plane. He needs to replace the faulty product and needs to get the network back up and running. There's an additional component which most companies don't take a look at first, and that's how your business processes are no longer available while you have your network outage. So it's not only the cost for the technician and for the technical part, but the even bigger one is the one which is taking your business processes out of business while a network is not running anymore. And you know, just imagine a supermarket or a bank which cannot have access to a remote location for quite a day or 2 days. That's a huge business impact for those guys. And if you have a technology that helps you recovering these network outages in minutes or maybe an hour instead of days, that's a huge impact or a huge improvement to your SLAs, which you can give to your customer. All these problems we saw, you know, network failure, power failure, software failure, etc. Smart out of band has an answer to those problems. It gives you solutions how to recover from those problems in a fast and secure way. I'm not going to read through all these. I guess you will get the presentation afterwards anyway. But whatever you see in red on the red side, on the left side, sorry, we have an answer to that on the right side. So smart out of band gives you a lot of possibilities to help you with your network problems if they occur. Now, how does this solution work? What do you need for this?
Well, first of all, you need an OpenGear device, which you see on the screen. We always give you two network interfaces on the device, so two Ethernet ports or fiber ports, whatever you need. And in addition, you can have a cellular connectivity as well. So that gives you the failover to cellular possibility. If you turn the device around and look at the back, you see multiple ways to connect your network equipment to our device. The most common one and old-fashioned one is the serial connectivity. So all the network devices usually still have a serial COM port on their device for configuration. So what you basically just do, you take a serial cable, connect it to the network device, connect it on the other side to our device, and establish this physical connectivity between the network equipment and our box. Some vendors like Cisco, Juniper, they tend to go away from the RJ45 serial connector and install USB. That's why we have USB ports in our devices, so you can easily connect the network device straight with a USB cable. You don't need any converters or anything with our box as well. And if you have network equipment which doesn't have any serial connectivity at all, but only IP, we have devices which have switches built in, so you can have an IP connection between the network equipment and our device as well. So whatever the connectivity needs to be, we have a solution for that. Then the question always comes up, okay, who do you support in terms of network equipment vendors? Almost anybody is the answer, or really almost anybody who's out there. This is just a screenshot of the larger ones, but if there are others which you find in your network and you're not sure if we can connect them to our devices, 99.9% of the cases we can. We also support PDUs, so intelligent power distribution units, which means you can connect a PDU through a serial connection to the console server and control every power socket of the PDU with the console server. The advantage is you don't need two applications. You don't need the application for the PDU and for the console server. We can manage everything through the console server, and that's a little more comfortable than having to run and handle two applications. How does it look out in the field? So if you take a look at the screen here, on the left top you have the network administrator, who is connected to the, in this case, a remote site, but it can also be a data center, it doesn't matter, through an MPLS line, and the OpenGear device is running in that network, is connected to all the network equipment, and if no network failure occurs, it's basically running as like an insurance, basically, in the background, right? But if this red X occurs on the MPLS line, and so the network is invisible for the network administrator, that's when out of band comes into play, because the OpenGear box is notified or is figuring out that the network connection, the primary one, is no longer available. It starts the cellular modem, establishes a VPN connection to the network admin, and the network admin then through the OpenGear device can connect to the network equipment and get it back up and running. The OpenGear box can also notify the admin through an email, through SMS or other traps, that something's wrong in that network. And we can also connect some sensors to the OpenGear box, for example, a temperature humidity sensor, and if the temperature in a rack raises over a certain high level, then the box can trigger some actions. So it can send, as I said, it can send an alert,
but it could also power down a server or another system. That's just a question of how you configure the system. So you see, it's very powerful. It runs, as I said in the beginning, it runs as an insurance in the background. But once an issue occurs in your network, it's there to give the administrator fast access to your network, no matter where it is basically installed or placed in the world. Who is using this stuff? Good question. And you see some logos here, which hopefully are familiar to you. The ones in the center are obviously the biggest ones we have. And they run, each of them run thousands of OpenGear devices in their data centers, in their remote locations. And Apple and Oracle, for example, they specify their new installs based on OpenGear when it comes to out of band. So whenever Oracle and Comcast and Apple are building a new data center, OpenGear is automatically in the BOM list and is part of the standard rollout. There's no question about that and no discussion. And if those guys are standardizing on OpenGear as their standard out of band solution, it can't be so bad, right? I mean, the common sense says it must be something good for them. You saw the hardware. I just show you one slide. You saw on the previous slide where I showed you the different connectivity types, the small box, which is here on the right side, which is more considered for small locations, branch offices, remote locations. And we have the same boxes as 19-inch rack mountable for data centers. In terms of features and functions, they're both the same. Doesn't matter if you use a small one or a large one. They all come with 4 years of warranty, which is quite good for the market, which can be extended to 6 years. And the good thing is that all of the units run the same firmware version. So it doesn't matter if you start with a small one and later on move to large ones or vice versa. The look and feel of the CLI or the GUIs of the units is always the same. I was talking about Lighthouse in the beginning, and Lighthouse is our centralized management tool to manage multiple OpenGear boxes which are out installed in the field. So, and we basically consider it in Lighthouse for three pillars. The first one is it's basically your central hub to your out-of-band management network. What does that mean? All the OpenGear devices which are out in the field are connecting to Lighthouse. And the way that happens is once you install the unit out in the field, it establishes an OpenVPN connection to Lighthouse. And then the further on conversation or connectivity between the Lighthouse and the OpenGear box is all run through this secure tunnel. So in terms of security, that's the highest level you can get today. The second one is that the second pillar is that it gives you a kind of gateway for all your for all your console ports. So let's say you have 100 boxes out there. Each of them has four ports. So you see through Lighthouse, all the 400 serial ports which you have out there. So you get visibility and access to the OpenGear devices, to the 100 OpenGear devices, and to the 400 serial ports, and with that, to the 400 network devices which you have can have connected to the OpenGear devices. So that's a powerful thing. It runs all on HTML5, so no Java applets or anything like that. You don't need any browser clients or anything. You can just open it on your standard browser and off you go. And the third pillar is that it gives you a centralized management tool. So after the boxes all are connected
to Lighthouse, the open gear boxes, after you get visibility on all your network equipment, which is attached to the open gear devices. You can run all kinds of rules. You can set user groups, you can set device groups, you can plan firmware rollouts through Lighthouse scheduled firmware rollouts. So you can say, oh, I have a new open gear firmware, which, by the way, we release every quarter. So every quarter you get 4 firmware updates for the hardware and also 4 software updates for Lighthouse, which you can download from our website. But if you want to do a mass deployment of those, you can schedule those through Lighthouse. You can even schedule firmware updates for the network equipment, which is connected to the open gear device. So if you want to run a mass firmware update for your Cisco switch, which you have installed in each and every location, you can do that through Lighthouse as well, right? You can do user configurations. You can define which admin can see which devices, or you can say admin A can only see devices in Warsaw, admin B only in Frankfurt, admin C only in New York, or A can only see all Cisco devices, B can only see all Juniper devices, etc. You see where this is going to. And it can be very granular configured, or it can be relatively easy. That's just the way how you set up the system. It's powerful to do both. Lighthouse is a VM, so it runs on a VM, either on a VM from VMware, VirtualBox, or Hyper-V, or you can run it also in the cloud. So right now, you can run it on Microsoft Azure or on Amazon Cloud, if you want to do that. In terms of licensing, it's subscription-based, either for 1 year or 3 years. And it's license-based, and that's important because that's different to other vendors. It's license-based on the number of open gear devices you connect to Lighthouse. We don't care how many users are using Lighthouse. We don't care how many serial ports or network equipment is connected to your to the open gear boxes. The only thing we count are these guys here, the red and black open gear boxes. So if you have 10 of those, you buy a license for 10. If you have 100 of those, you buy a license of 100. We don't care if you have 104 port or 196 port open gear devices. So that makes it very easy. What's new? What's next? This we obviously were working on this for quite some time, and this is kind of standard out there in terms of open gear, what you saw. And now, as I said, the next step is important. We don't want to stay on the same level. We want to evolve the open gear or the out-of-band technology. And automation is a big request in that sense. So you see from the left to the right where we are coming from. I guess there are some people on the call who still know to do the old school stuff. The today standard is basically what I just showed you today. And where we are going to is give an admin a possibility to do the configuration and the deployment of open gear devices as well as network devices on a more automated way. That's why we have these keywords Docker, Ansible, and Git, because we're using those tools in combination with our devices to automate the deployment and the configuration and the administration as much as possible. What does that mean? In terms of your configuration, you still have your open gear devices out there in the field. You have Lighthouse as the central management platform. The open gear device as well as the Lighthouse are capable in handling Docker applications and Docker containers. And basically what we do is we take
configurations files, put them together in a systematic way through Ansible and Git, hand them over to Lighthouse. Lighthouse puts them in a Docker container, sends them over to the OpenGit device. The OpenGit device stores those Docker containers, and at a certain time deploys the let's say firmware, for example, or configuration files to the network equipment automatically. No human intervention needed anymore. You need to configure it in the very beginning, of course, but afterwards, and even if you connected brand new device out of the box, let's say you have a new Cisco switch which you want to deploy in a certain location, you just connect this to the OpenGear device. The OpenGear device realizes, okay, this is Cisco switch XYZ, talks to Lighthouse and says, hey, I have this new switch, give me my configuration files. Lighthouse talks to Ansible and Git, gets the information, puts it in a Docker container, sends the Docker container to the OpenGear device. The OpenGear device keeps it, stores it, and deploys this configuration and firmware to the new device without any administrator doing any manual configuration work anymore. And that's the beauty of this new NetOps platform, that you can do all this stuff in an automated way. You can basically consider the OpenGear box as an out of band box still, but you can also we are also adding application server functionality to it. So you can not only handle OpenGear Docker applications on the OpenGear device, you can basically handle any Docker application, which is totally independent from OpenGear. We don't take responsibility if something fails, but at least you can run any kind of Docker applications on the console server as well. And that's how we are changing our wording out to the world as well. So we not only give you an out of band and remote site management, but we are adding this automation part, right? So we are extending the reach of the functionality of our applications and applications, yes, but also of the hardware we are offering. In terms of the portfolio, you saw basically the ACM and IM and CM boxes in the one slide I showed you before. But to be able to do this this new NetOps and automation part, we had to come up with new hardware because it needs to be more powerful, it needs to have more memory, and for security, we also wanted to add more features. And that's why we came out with the OM, Operations Manager series. I'm not going to go into a lot of details here, but the boxes themselves, they look like the other ones as well, which we are still selling. So this is an addition. It's not a replacement to the OpenGear portfolio. But because they need to be able to do all this Docker handling, etc., as I said, they need to have more horsepower, basically. Plus, we added some nice things like this TPM chip, for example, for security. So each of the boxes has a TPM chip implemented, which makes it impossible to crack the units when they're basically shipping from the factory to the remote location. In theory, somebody could take the unit and hack it and add his code to the box so that he gains access to the box and with that to the network. With this TPM chip, this is just not possible. Plus a lot of other stuff, like VM support, this port scraper, which I mentioned. You just connect the network device and the box recognizes the box and installs the correct firmware immediately, etc., etc. So this automation part is basically the new involvement in evolution part, where we are going with our traditional console server business. So, and these slides show it pretty good. So we are evolving from the emergency case. So
as I said in the beginning, and console server is basically a kind of insurance. It runs in your network in the background. As long as the network is cool, no problems. It's just there. But once a problem occurs, you can use it, and it helps you to get your network back up and running. With this new technology, we are extending the use case of a console server. You don't only have this emergency part, which is still available, but you also have the day one provisioning and every day management component now to these devices, right? So you can just send bare metal hardware network equipment to a remote location, which may not even have any network connectivity at all. And you can configure it through the cellular connectivity of our device. The network basically is set up automatically. You just need somebody to plug in the physical cables. And then if you want to do constant firmware updates, if you want to do the management of your network and your network components, you can do this through this new components very easy on a daily basis as well. So we are extending the reach of your console server from emergency to day one, every day, and still emergency. Right? That's very important. To close the call or the presentation, this is the team we have. And we have one new team member also on this call, John Svensson. He just started on Monday this week. Unfortunately, we don't have a photo from him on the slide yet, but he is being added to our sales team. He's handling Scandinavia and Iceland. But you see, we always have then a team of people who can help you with your project. So we have a sales guy, we have sales engineers who help from the technical side, in addition to our partners like Altstore. And we have somebody dedicated for marketing and somebody dedicated for the channel, plus inside sales who is helping us from the regional sales manager point of view to do order processing, etc., all this stuff. Last question, or not question, but slide, and important, keep an eye on this. So the question is, do you want to go with the competition and just get a little kids menu when you look out for for out-of-band management? Or do you want to go with something more sophisticated and state-of-the-art, which is our baseline out-of-band technology, as I showed you in the beginning? Or do you want to go with the high-end, with the latest and greatest, the biggest menu you can get? Then you take a look at the NetOps automation platform we have since almost a year now in our portfolio, because it helps you and the administrator to do this network automation and orchestration as easy as possible and in a really timely fashion, and gives you and your administrator time to do something more important than just doing the standard network configuration stuff. It's your choice. If I would be you, I would go with the last one. And that's me for today. Thank you for your participation in this webinar and for your attention. If there are any questions, please reach out to the folks from Altstore. Ask them about it. They are very capable and they know the products very well. If there are further questions, you see the contact details, just reach out to us and I'm sure we find solutions or answers to your questions. That's it. Thank you very much, Dirk, for your time and for your presentation. At this moment, I have to close your presentation and start the question for survey for our competition. Mm-hmm. There is actually one question on the chat Mr. Andre asked you. So if you can answer to this question, I will appreciate that. And at this moment, I am turning on the question. What's the question? I don't see the question. Is there NC and O input output in Open Gear? NCNO. What is NCNO? Normal close.
Okay. So we, yeah. So did I mean we have digital in and outputs on this, but only on the small devices, on the ACMs. There's a block. Sorry. Now I get it. There's a block for digital input and output, and you can connect two sensors, for example, to those. Yes, we do. Okay. I believe this is all of the question. Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś dodatkowe pytania lub pytania pojawią się po już zakończeniu prezentacji Dirka, to oczywiście można je śmiało zadać do nas. Z nami jest również Przemek Prochera. Mam nadzieję, że jesteś Przemek. Super, możesz parę słów powiedzieć podsumowujących. Także oddajemy Tobie głos. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję Dirk za prezentację. W firmie Astor SDS mam przyjemność zajmować się rozwiązaniami Open Gear. Jestem osobą zarówno handlową, jak i techniczną. Bardzo chętnie z każdym z Państwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba, porozmawiam na temat tych rozwiązań. Jestem pasjonatem tych rozwiązań. Jeżeli chodzi o podsumowanie tej prezentacji, powiem krótko, bo była to dość długa prezentacja. Najważniejsze jest to, że to są urządzenia służące do tego, żeby w przypadku awarii, w przypadku zaniku zasilania, w przypadku zaniku łączności z naszą infrastrukturą, żebyśmy mogli szybko zdiagnozować to, co się dzieje i przywrócić jakby na bieżąco funkcjonalność tego sprzętu, zarówno w naszych serwerowniach, czyli w data center, jak i w oddziałach, czyli tak zwanych edge'ach. Całość tych rozwiązań spina oprogramowanie, które można dokupić do tych urządzeń. Jest to oprogramowanie Lighthouse, dzięki czemu mamy możliwość zarządzania tymi urządzeniami w przypadku posiadania większej liczby urządzeń. Urządzenia te są objęte 4-letnią gwarancją producenta z możliwością rozszerzenia do lat 6. My jako autoryzowany dystrybutor tych rozwiązań świadczymy pomoc Państwu zarówno w sferze projektowej, w sferze doboru rozwiązań, jak i też jesteśmy w stanie indywidualnie z każdym z Państwa rozmawiać o tych rozwiązaniach. Można poprosić nas o w obecnych czasach o prezentację za pośrednictwem webowym. Bardzo chętnie to zrobimy. Jak również przygotujemy na Państwa potrzeby konfigurację, która będzie spełniać Państwa oczekiwania. W związku z tym, że temat jest bardzo szeroki, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zapraszam do kontaktu, czy też ze swoim opiekunem handlowym w przypadku naszych partnerów, czy w przypadku klientów końcowych bezpośrednio wpiszę do siebie bezpośredni kontakt. Także serdecznie do tego kontaktu Państwa zapraszam. Przemek, dziękuję Ci za podsumowanie w żołnierskich słowach, ponieważ mamy małe opóźnienie, więc musimy zakończyć. Tobie bardzo dziękuję, Przemku. Proszę Państwa, zebraliśmy już odpowiedzi. Zakończę możliwość udzielania odpowiedzi na pytanie konkursowe i udostępnię Państwu wyniki. Dirk, at this moment we are displaying on the screen the summary of your question. Can you give us correct answer? Obviously, number three, the biggest, latest, and greatest. Okay. So actually, mostly people choose that option. So yeah. Okay, Dirk. Thank you very much for your time and for your presentation. Now let's switch to another speaker. One more time, thank you very much and stay safe during this crazy time. Dobrze, proszę Państwa, zakończę w takim razie udostępnianie wyników. Zamykam ankietę i już tutaj udzielamy głos Bogdanowi Lądkowskiemu z firmy Ivanti. Za chwilę rozpoczniemy kolejną prezentację. Bogdan, masz już prawa prelegenta, więc możesz śmiało odpalić swoją kamerę i swój mikrofon. Nie? Czy mnie słychać? Już cię słychać, już cię widać, prezentacja jest już odpalona. Dobra, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Bogdan Lądkowski, reprezentuję Ivanti od 9 lat, odpowiadam za region Polska, Czechy, Słowacja i kraje bałtyckie.
I na początku muszę Was przeprosić, że generalnie rzecz biorąc wyłączę wideo, ponieważ korzystam z wspaniałego serwisu LTE T-Mobile'a, który w moim obszarze prowadzi jakieś prace remontowe i niestety bardzo często prędkość spada poniżej 1 mega, co powoduje totalną disaster i zatrzymanie wszystkich działań. W związku z czym proszę o wybaczenie. Przechodzimy na tylko slajdy i już startujemy. Proszę Państwa, no cóż, wydaje się, że dzisiaj cały czas, szczególnie w obecnych czasach, bezpieczeństwo naszych danych, bezpieczeństwo naszej infrastruktury jest kluczowe i na tym koncentrują się działy IT w większości firm i z naszego punktu widzenia bezpieczeństwo danych równa się bezpieczeństwo IT. Oczywiście wszystkie te prezentacje, które macie, one wchodzą, które macie możliwość obejrzeć, one wchodzą w skład szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Natomiast my chcielibyśmy się skoncentrować bardziej na najbardziej słabym elemencie naszej infrastruktury. Kto jest takim najsłabszym elementem? Mianowicie zagrożeniem numer jeden są użytkownicy. Ja od dłuższego czasu kolęduję z takim przekazem, żebyśmy nie zapominali o tym, że użytkownicy stwarzają największe zagrożenie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że 60% ataków skierowanych jest właśnie na użytkownika końcowego, czyli najsłabszy element w całej infrastrukturze. I jeżeli uwzględnimy, że użytkownikami końcowymi bardzo często działy IT tak myślą, to są pracownicy w firmie, nie wiem, handlowcy, dział księgowy, działy back-office'owe i tak dalej, nic bardziej mylnego. Również administratorzy są takimi samymi użytkownikami, którzy działając w ten, a nie w inny sposób, mogą generować zagrożenie, powodować zagrożenie dla firmy, dla danych przechowywanych, co oznacza, że dla firmy również i tak dalej, i tak dalej. Więc zwracamy uwagę na wszystkich i na wszystkich chcielibyśmy się skoncentrować, tak by chronić naszą organizację przed skutkami ataków. Drugim elementem, może jeszcze nie, no w każdym razie dzisiaj w dobie koronawirusa i w momencie, gdy stoimy przed kolejnym blackdownem, to sytuacja nie poprawia się, a wręcz pogarsza, a mianowicie ilość ludzi pracujących zdalnie systematycznie się zwiększa i zagrożenia płynące właśnie od strony użytkowników, to znaczy rodzin, dzieci, które są wspaniałe i na pewno zdolne, często lepiej sobie radzą z komputerami niż rodzice i są w stanie usiąść do naszych komputerów i je po prostu wykorzystać do swoich celów, instalując gry, startując jakieś oprogramowanie czy podłączając różnego typu urządzenia. Zagrożenie numer dwa to są właśnie te urządzenia. Te urządzenia to są zarówno nasze komputery, infrastruktura sieciowa, centrum danych, to są te wszystkie elementy, na które może zostać przypuszczony atak, ale tak jak powiedziałem, my staramy się skoncentrować na naszych użytkownikach końcowych i na endpointach, tak żebyśmy mogli, tak jak powiedziałem, zabezpieczyć przed organizację przed skutkami jakiegoś ataku. No, cieszymy się, pracujemy w domu, na kanapie, jest fajnie, ale tak naprawdę w większości przypadków jest to problem, bo jest to pomieszanie dwóch światów, prywatnego i służbowego, dzieci biegające, psy szczekające. Wiemy jak to jest, bo wszyscy, większość z nas pracuje w takim reżimie, prawda? Natomiast nasza czujność spada, no i cóż, no jest mnóstwo urządzeń, które możemy podłączyć, nasze dzieci mogą podłączyć do naszych urządzeń, zainfekować naszą infrastrukturę i wygenerować problem dla firmy, powodujący między innymi wyciek wrażliwych danych albo krytycznych wręcz danych dla organizacji. 70% naszych użytkowników używało urządzenia mobilne, 35%
laptopy, 40 używało niebezpiecznych metod wymiany danych firmowych, 50 wykonywała swoje prace, swoje zadania poza fizycznym miejscem pracy. To oznaczało, że tylko 5% firm było przygotowanych do nowoczesnych zasad wymiany danych z urządzeniami końcowymi. No ale to było w momencie, kiedy żyliśmy w nieświadomości, było nam fajnie, ale niestety przyszedł COVID. I COVID zmienił znacząco te liczby. Zwiększyła się ilość pracowników pracujących na urządzeniach mobilnych, ilość laptopów gwałtownie urosła, ilość pracowników, która używa niebezpiecznych metod wymiany danych, urosła jeszcze bardziej. No i generalnie rzecz ujmując, prawie 95% zadań wykonywanych jest poza fizycznym miejscem pracy. Nie mamy niestety podsumowania, jak to dzisiaj wygląda z punktu widzenia przygotowania do zarządzania urządzeniami końcowymi, natomiast na pewno nie jest gorzej. Tak? Jakiś czas temu Enterprise Management Associated przeprowadził badania i zapytał firmy, jakiego typu włamania czy niebezpieczne zdarzenia miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ich organizacji. No i proszę zwrócić uwagę, że 50% to było infekcje wirusem, 40% to trojany albo inne niebezpieczne aplikacje, 32% zaginione urządzenia i 29% to są urządzenia, które zostały skradzione. Proszę zwrócić uwagę, że cała reszta to jest margines w stosunku do tego, co wymieniłem, a mianowicie wszystkie te elementy dotyczą naszych urzędników końcowych. W związku z czym tym bardziej w obecnej sytuacji, gdzie mamy wzrost ataków cyberprzestępców na klientów, na użytkowników końcowych, powinniśmy się nad tym zastanowić, jak ich chronić. Oczekiwania użytkowników dawniej były takie, że chcieliśmy pracować w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu, szeroko rozumiana wolność, tak? Pełna wydajność pracy, pracuje gdzie chce, kiedy chce, jest rewelacyjnie. No dzisiaj można powiedzieć, że prawie się nic nie zmieniło, bo mamy COVID i pracuję z dowolnego miejsca, jest to często łazienka, bo to jest jedyne miejsce, gdzie mogę się odizolować, jest to, nie wiem, pokój, sypialnia i tak dalej, i tak dalej, i zaczyna nam to sprawiać dosyć dużo problemów. Co się dzieje w tym czasie na świecie? Tak? Cyberprzestępczość, okazuje się, że zajmuje wśród przestępczości drugie miejsce pod względem skali ekonomicznej, jeżeli chodzi o dochodowość. To jest niesamowite, jak przestępcy się przeswitchowali na możliwość pozyskiwania pieniędzy właśnie ze świata IT. Proszę zwrócić uwagę, że w zeszłym roku Amerykanie przeprowadzili badania i doszli do wniosku, znaczy policzyli to i wyszło im, że 35 miliardów dolarów to był łączny koszt fraudów telefonów. 35 miliardów dolarów. Naprawdę, gdybyśmy w Polsce mieli takie pieniądze na służbę zdrowia, chyba byłoby dużo lepiej. 45% ankietowanych firm w USA doświadczyło na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy ponad 3 skutecznych włamań, a średnia wartość takiego włamania to było 385 tysięcy dolarów na incydent. Tak? W związku z czym, proszę Państwa, tutaj nie ma żartów. Nadal nasi pracownicy są naprawdę na radarach cyberprzestępców i jako właśnie ten najsłabszy element są nieustająco atakowani i tylko od tego, jak wzrośnie ich świadomość, jak ich wyczulimy na tego typu ataki, plus jak wzmocnimy naszych pracowników, czytaj naszą organizację, przed tego typu atakami, to będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie. W tym samym czasie działy IT generalnie zajmują się w 67% przypadków gaszeniem pożarów. W 96% przypadków twierdzą, że cały czas chcą przesuwać więcej zadań w stronę samoobsługi, self-serwisu. 52% nie ma wystarczających zasobów, 93% odpytanych twierdzi, że ich dział wsparcia powinien być bardziej wydajny.
Już pomijam liczby, że nasi klienci nie liczą w ogóle kosztów per zgłoszenie telefoniczne czy per zgłoszenie mailowe. Do czego to doprowadza? Doprowadza do tego, że nasi pracownicy są działów IT, są bardzo często niezadowoleni, mają pełne ręce roboty, niewystarczające zasoby, posługują się starymi, przestarzałymi procesami, bo jak nie mają czasu na samorozwój i instalowania nowych systemów, nowych zabezpieczeń, które nadążają za sytuacją i zagrożeniami na naszym rynku, no to generalnie nie jest najlepiej. A na konsekwencji tego wszystkiego mamy tadam, takie rzeczy jak WannaCry, który pamiętajmy, WannaCry oczywiście z jednej strony jest zawiniony przez użytkownika końcowego, który otworzył załącznik, kliknął w link, ale z drugiej strony pamiętajmy, że łata do WannaCry była wypuszczona 2 miesiące przed atakiem, a to oznacza, że administratorzy nie przeprowadzili zgodnie z politykami bezpieczeństwa procedur zabezpieczania łatania i przez 2 miesiące pozwolili, żeby firma była podatna na tego typu ataki. Potem był Petya, potem był jeszcze następny Bluekeep, następny atak, gdzie po dłuższym czasie wydawało nam się, że już jesteśmy bezpieczni i wszystko jest ok. Okazuje się, że nie. O, to jest niepotrzebne. W tym czasie, po tych atakach głównych, na FBI razem z kilkoma firmami z branży IT w Stanach stworzyło taki przepis, jak minimalizować ryzyko ataków tego typu. W związku z czym zwróćcie Państwo uwagę na 3 pierwsze. Patchowanie krytycznych systemów operacyjnych i aplikacji, cały czas na bieżąco antywirus i zarządzanie uprzywilejowanymi kontami, bo to jest krytyczne przy pewnych typach ataków. Jeżeli cyberprzestępcy przejmą uprawnienia, będą w stanie zrobić wszystko i przejąć kontrolę nad naszym środowiskiem. Okej, ale żebyśmy mogli to wszystko sensownie zabezpieczać, to musimy wiedzieć, czym dysponujemy, czyli świadomość posiadania. Świadomość posiadania to jest tak naprawdę zarządzanie naszymi zasobami, tak? Czyli asset management, zarówno po stronie hardware'u, jak i po stronie software'u, tak? Tutaj chcemy wiedzieć, jakie aplikacje mamy, co powinniśmy łatać, jakie komputery mamy, czy gdzieś w kącie stoi jeszcze jakiś stary, zapomniany komputer z XP, który nadal jest podatny i stwarza bardzo duże możliwości ataku. Jak już wiemy, co mamy zabezpieczyć, to chcemy je połatać. Połatać te aplikacje, które mamy, te systemy operacyjne. Proszę zwrócić uwagę, że 83% włamań dokonywanych jest za pośrednictwem aplikacji firm trzecich, 11% tylko za pomocą systemów operacyjnych. Systemy operacyjne bronią się. My jako Ivanti posiadamy 60% światowego rynku patchowania i posiadamy największą bazę, największe repozytorium łat aplikacji firm trzecich. Bardzo często, kiedy rozmawiam z klientami, się pytam, czy patchują, tak, a jakie mają środowisko, no mamy tylko Windows, tak? Ja mówię, no tak, to znaczy co, nie macie Java, nie macie WinZipa, nie macie, a nie, mamy, ale łatacie to? A nie, no łatamy tylko to, co Microsoft nam umożliwia. Czyli wszystkie pozostałe luki są cały czas otwarte, niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Co powinniśmy łatać? Powinniśmy łatać zarówno endpointy, jak i serwery. Serwery fizyczne i wirtualne. Ale Polska jest takim specyficznym krajem, gdzie mamy bardzo heterogeniczną infrastrukturę. Mamy Windowsy, mamy mnóstwo Linuxów. Linuxów jest najwięcej na serwerach. Mamy Unixy, mamy Solarisy. To wszystko musimy łatać i to wszystko na takie zapotrzebowanie odpowiada Patch Manager, Ivanti. Proszę Państwa, no dobrze, załataliśmy wszystkie dziury, oczywiście tak nam się wydaje, ale mamy w pełni świadomość, że tych dziur jest dużo więcej. Pytanie tylko, kto je wykryje pierwszy, czy twórca oprogramowania, czy jednak cyberprzestępcy. I jednak w momencie, kiedy pracownicy, jest poniedziałek, jest fatalna sytuacja, jesteśmy po super grillu w niedzielę, głowa nas boli,
Nie bardzo wiemy, co robić. Najchętniej byśmy się położyli albo zrobili inne czynności magiczne, które nam pomogą. A tu przychodzi mail od szefa z banku, cokolwiek, coś, co wygląda prawie identycznie z oryginałem, ale tym oryginałem nie jest i jednak ten pracownik naciska załącznik, klika w link i tak dalej, i tak dalej. Co wtedy? Można powiedzieć, zostawiliśmy naszych pracowników samym sobie, dopuściliśmy do przedarcia się takiego niebezpiecznego maila do nich i teraz mamy do nich pretensje? Możemy mieć, ale ta pretensja jest tak naprawdę skierowana do działu IT, który powinien po pierwsze nieustająco edukować i uświadamiać użytkowników, a po drugie zabezpieczać ich przed konsekwencjami popełnienia takiego błędu. My, Iwanki, my oferujemy Państwu, naszym klientom, application control. Jest to narzędzie, które po pierwsze może wprowadzać białe, czarne listy aplikacji, które mogą być albo mogą być używane, albo muszą być eliminowane z naszego środowiska. Oferujemy ochronę przed malwarem i ransomwarem. Dodatkowo application control uczy się standardowych zachowań naszych użytkowników i w momencie, w którym nasz użytkownik kliknie w taki link albo otworzy taki załącznik, który uruchomi niebezpieczny proces, to ten proces zostanie wykryty jako odbiegający od standardu, na przykład próba szyfrowania, próba dostania się do rejestrów, próba dostania się do serwera pocztowego i rozsyłania w świat do wszystkich kontaktów, niebezpiecznych maili i tak dalej, i tak dalej. Blokuje go. Blokuje taki proces, izoluje takiego hosta od reszty naszego środowiska, informuje administratora i administrator może podjąć decyzję, co z tym dalej robić. Czy to jest nasz proces, który przewidzieliśmy, zaplanowaliśmy i jest OK, czy jest to jednak niebezpieczny proces i musimy go zabić. W ten sposób my jako dział IT jesteśmy w stanie chronić firmę przed skutkami takich ataków i w ten sposób chronimy nasze dane, bo jeżeli ktoś w wyniku takiego ataku włamie się do naszego środowiska, przejmie kontrolę nad nim i zacznie wyciągać dane, to niestety jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Natomiast oczywiście istnieje jeszcze drugie zagrożenie, że tak jak już pokazaliśmy, pracujemy z domu, ale dzieci, my sami również jesteśmy w stanie podłączać do naszego urządzenia, do naszego komputera urządzenia zewnętrzne typu pendrive'y, dyski, i ten USB i tak dalej, i tak dalej. No niestety one mogą być zainfekowane, przygotowane, niebezpieczne oprogramowanie może zainfekować nasze środowisko. Co się wtedy dzieje? My wykrywamy te wszystkie urządzenia, możemy wprowadzić polityki bezpieczeństwa za pomocą device control, Ivanti oferuje takie rozwiązanie, gdzie możemy wprowadzić białą listę urządzeń, które mogą zostać podłączone. Oceniamy każde urządzenie, czy jest bezpieczne, czy niebezpieczne, czy jest ono właśnie z tej listy, czy jest zaszyfrowane, czy ma odpowiedni numer seryjny. Jesteśmy w stanie wdrożyć ograniczenie kopiowania plików, czyli taki DLP, kontrolować te wypływy w ten sposób. I monitorujemy wszystkie zmiany w politykach. Tak? W związku z czym naszym celem, jako Ivanti, ja tutaj przyspieszam, bo mam mało już czasu, jest zapewnienie użytkownikom osiągania maksymalnej wydajności, czyli żeby firma pracowała sprawnie i realizowała swoje główne zadania, ale jednocześnie pomagać działom IT otrzymać pełną kontrolę. Ja tutaj przejdę nad tym do porządku dziennego szybciej, że jesteśmy od 1985 roku, że właścicielem był przez lata Intel i tak dalej, i tak dalej. Zarządzamy prawie 50 milionami endpointów. Ale to, co jest ważne, to to, że mamy w Warszawie dział wsparcia i dla całego regionu EMEA i mamy tutaj prawie 150 osób. To jest nasza historia od Landeska, które firmy, co kupiliśmy w międzyczasie, co składa się na dzisiejsze Ivanti. Ale tak naprawdę chciałbym jeszcze powiedzieć, że jesteśmy liczącym się graczem i znajduje to wzorowanie w magicznych kwadratach Gartnera. Przez 8 lat byliśmy liderem w Client Management Tools, który w 2015 roku przestał być dalej kontynuowany przez Gartnera, ale jesteśmy challengerem
w obszarze Unified Endpoint Manager, tak? Jesteśmy liderem w zakresie IT Service Support Management i jesteśmy jedną z 9 firm na świecie, która jest certyfikowana na wszystkie 15 procesów IT lat 2011. Co oferujemy Wam? Chcemy Wam zaoferować coś, co nazywamy Unified IT. Unified IT to jest pewne podejście, to jest pewna filozofia, składająca się z 5 różnych filarów. To jest bezpieczeństwo, to jest zarządzanie infrastrukturą, to jest zarządzanie asetami, zarządzanie usługami i zarządzanie tożsamością. Te wszystkie elementy muszą być bardzo mocno zintegrowane ze sobą, żeby skutecznie i efektywnie mogły działać i podlane sosem z automatyzacji. Automation to jest drugi po bezpieczeństwie obecnie najważniejszy obszar w całym IT, który najszybciej się rozwija. Właśnie automatyzacja. I my oferujemy tego typu rozwiązanie dla Państwa. Tutaj jesteście sobie w stanie przeczytać, co składa się na poszczególne te filary. Ja już tutaj nie chcę przedłużać. Chcę powiedzieć tylko, że to bezpieczeństwo, bezpieczna firma według Ivanti to właśnie firma, która przede wszystkim zarządza asetami, czyli wie, co posiada. Jest w stanie patchować krytyczne systemy operacyjne i aplikacje firm trzecich, czyli te newralgiczne rzeczy, na których koncentrują się cyberprzestępcy. Jesteśmy w stanie wspierać naszych użytkowników przed konsekwencjami popełnianych przez nich błędów, przez uruchomienie właśnie jakiejś aplikacji czy linku, podłączenia do naszych komputerów jakichś zewnętrznych urządzeń za pomocą application control i device control. I oczywiście zarządzamy tożsamością i uprawnieniami, bo to jest ten element świadomego zarządzania naszym środowiskiem i dostępem do naszych firmowych zasobów. I mamy Unified Endpoint Manager, czyli narzędzie do zarządzania wszystkim. Proszę Państwa, Ivanti jest po to, żeby Państwu pomagać, naszym klientom, żeby razem z partnerami i z dystrybutorem, tak jak tutaj działamy razem z Alstorem, móc zaprezentować Wam te elementy. Poszczególne moduły jesteśmy w stanie dobrać i dopasować do Waszych potrzeb. Zapraszam do kontaktu, czy to bezpośredniego, czy za pośrednictwem Alstora. Dziękuję bardzo za uwagę. Bogdan, dziękuję Ci za Twoją prezentację przeprowadzoną w zasadzie w ekspresowym tempie. Nadrabiamy małe obsunięcie. Pozwolisz, że zakończę już swoją prezentację i wyświetlę Państwu pytanie dotyczące rozwiązań Ivanti. Także już Państwo powinniście widzieć na ekranach swoich monitorów pytanie. 30 sekund i zamkniemy możliwość udzielania odpowiedzi. Nawet jeśli Państwo odpowiedzieli nieprawidłowo na poprzednie pytania, to i tak warto wziąć udział, ponieważ jeśli zdarzy się sytuacja, że nie mamy osób, które odpowiedziały prawidłowo na wszystkie pytania, no to wiadomo, że zwycięzcami, czyli pięć pierwszych osób, które dobrze odpowiedziały na resztę pytań prawidłowo, ma szansę cały czas wygrać nasze oto szyfrowane nośniki danych. Także zapraszam do udziału. Jeśli, tak jak już Bogdan wspominał, pojawią się jakieś pytania, no to Bogdan, możesz oczywiście zostawić kontakt do siebie na czacie, lub też mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z nami. Dobra, widzę, że już mamy 55% udzielonych odpowiedzi. Poczekamy jeszcze 10 sekund i za moment przejdziemy do ostatniej prezentacji. Tak jak powiedziałem, tutaj jest kontakt do mnie, jeszcze może podam telefon. 604-158-158. Więc jeżeli mielibyście Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Okej. Dobrze, myślę, że możemy spokojnie już zakończyć możliwość udzielania odpowiedzi. Powiedzmy 5, 4, 3, 2, 1. Kończę możliwość udzielania odpowiedzi i udostępniam Państwu wyniki. A Ciebie, Bogdan, poproszę na zakończenie, na wskazanie prawidłowej odpowiedzi dotyczącej Twojego pytania. Bardzo się cieszę, że większość z Państwa uważała i nadążała za moim szybkim tempem. Rzeczywiście jest to application control, to jest
to rozwiązanie, to narzędzie, które wspiera naszych użytkowników końcowych właśnie i ratuje nas przed konsekwencjami popełnienia błędu przy otwarciu załącznika czy kliknięciu w linki uruchomienia niebezpiecznego procesu. Gratuluję i cieszę się, że aż tyle osób poprawnie odpowiedziało. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Bogdan. I co, do zobaczenia na kolejnym webinarze. A teraz oddaję głos Konstantinowi Frodze. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem jego nazwisko. Konstantin, it's time for your presentation. I see that sun is shining straight to your face. Sorry for delaying. I hope that good luck during your presentation. Yeah. Thank you very much, Blażej. Witam na naszej prezentacji, I like to say, because Michał from Alstor taught me already a little Polish. Yeah, thank you for having me here today, and thank you for everybody who is still here. Of course, you need the last question to win one of these lovely Sentry K300s, but still, I appreciate that you are still here, and this is your lunch break, probably your lunchtime, so fantastic that you are still listening. My name is Konstantin Fröse, and I'm responsible for the marketing and sales activities mainly in the German-speaking countries, but also more and more in Poland. And Data Locker becomes more and more a software and services company, but all of that is not working with a proper hardware. And this is why we want to focus today on the Data Locker hardware, even though we will always touch the software side of things. And I have also a slide to talk about that. But yeah, mainly today is a hardware day. And to give you a full background and to make some things clear that I will say during the presentation, I also like to give you some background and history about Data Locker. And Data Locker is since 2007 in business, and it's headquartered in Overland Park in Kansas, which is in the Midwest of the United States. We have also subsidiaries in California, in Ottawa in Canada, in Seoul in South Korea, in Sittard in the Netherlands, which is our European headquarters, if you want so. And we have some satellite offices all over the globe. And I am the one in Germany. I'm located in North Rhine-Westphalia, not too far away from Düsseldorf or Cologne. And Data Locker's focus was always the development and the sales of hardware encrypted hard and flash drives. And Data Locker was the first vendor to bring a FIPS 140-2 certified hard drive to the market, which was certified for the entire device and not only the encryption chipset. And this opened the door to the government and to the military segment, mainly in the US, but also at other places in the world. And in 2015, we took over the SafeConsole USB device management platform from the Swedish developer team Blockmaster. And that was, so to speak, our entrance in the software and services world. And based on the experiences we could make with SafeConsole, we had the chance to acquire the Iron Key assets from Imation in cooperation with Kingston Technology 1 year later. And that was done in a way that Kingston Technology took everything which is related to USB flash drive technology, and we took everything that was related to USB hard drive technology and also the other USB device management platform, Iron Key EMS. However, Iron Key EMS is phasing out. We are still supporting that, but this will be phased out end of 2022. And new customers today, we always only offer SafeConsole nowadays because that is our flagship USB device management platform. It's the latest technology, the feature richest and most modern platform
where all our development focus is also going into. And our philosophy is simply secure, and that all often turns up together with the logo. And what we mean by that is that, of course, we want to provide the most secure products to protect sensitive data. But we always want these devices to be as easy to use as possible. Usability is a very important point on our agenda. And we want not only the IT department to be able to use our products. That should also be possible for, let's say, management, for sales, for the accounting team. And we have already seen organizations who had pretty strict security policy overall, but it was so complex and the products they used was so complex that things of that were not working because the acceptance of the employees were not there. And this is where we try to really make it as easy as possible. And this is why we say Data Locker is simply secure. And we are currently using three brands. Number one, of course, Data Locker, which is used for everything that is hardware, but also for SafeCrypt, which is a virtual encrypted drive, which behaves basically like a USB device, but it's an encrypted folder on your local drive or SSD or on an external USB hard drive or SSD or unencrypted flash drive, by theory, or also on a network drive. And you can synchronize it with the public cloud encrypted, like Dropbox or Google Drive, for example. And you can access it from two locations. So this is great for these corona times, basically, when you have access from your normal office and also from your home office. And only he who has the encryption key has access to the data on the cloud. Also, Data Locker branded is PortBlocker, and that is our DLP approach to manage USB ports. And by default, all USB ports would be blocked, and we can allow only specific authorized USB devices to be used. Then we have still the Iron Key brand. This is owned by Kingston Technology, but we are allowed to use it still for our USB device management, EMS cloud, and on-prem. But as mentioned, the phase-out process is already active. And then we have Safe Console, which is our flagship USB device management platform, which is available as cloud service and on-prem installation. But we will talk a little later about that. Now, why would you think about encrypted USB devices? It's so tricky because they are so normal in our life. I believe everybody uses USB devices. They are so small. They are so convenient to use. But unfortunately, they are also so easy to get lost, or they are easy to steal. And another point is that if you use standard USB devices for sensitive data, and even though you deleted the data is not gone. It's only hidden. This is the nature of especially a USB flash drive. And there is freeware on the web that any one of us can easily get and bring back the data from the USB stick. Even if we thought the data would be gone, if that is being stolen or lost and gets to the wrong hands, a person can easily retrieve the data. And this is why it's so important to stick to hardware encrypted USB storage devices. And we have seen a lot of data breaches in the press over the years. And here are some examples. And these can lead to drastic fines, also in terms of, or especially in terms of the GDPR, so which is, if I'm right, the RODO in Poland, and loses, and it leads also to losing the reputation of an organization if the wrong data gets into public. So Data Locker's business is to avoid all of that. And we have a few products in the assortment to make that happen.
And I like to start with the hard drive assortment. And this is our, we would say, if I translate it from German, I would say is our butter and bread product. It's the DataLocker DL3, which is a hardware encrypted USB3 hard drive, which comes in hard drive capacities up to 2 terabyte and in SSD capacities up to 7.6 terabyte. It encrypts in IES 256-bit in the XTS mode. This is the mode which is considered to be the strongest encryption method that there's available today. It comes with a multilingual interface with the 4 biggest world languages. And it is operating system independent because the setup and the authentication as well is being done on the device itself on the integrated touchscreen. This is a perfect device if you want to use it unmanaged, but it can optionally also be managed. But it has some restrictions. One of those is that it can only be managed and used with Windows. And if we are talking about hard drive to be managed with Safe Console, we would recommend our H300 or H350 series, which we will look into a little later. The encryption chipset is FIPS 197 certified. And here are some nice features integrated, like the self-destruct mode, which means if you enter the passcode more than a certain number wrong, you can define the number between 10 and 30 attempts in the device. The administrator can set that up. Then the IS key on the device will be deleted. And without the IS key, your data makes no sense whatsoever, and you have to reset up the device to use it again. We implemented also a feature that is called rotating keypad, and that means that the order of numbers on the touchscreen appears always in a different order every time you log in again. And this is made to avoid that someone could analyze the fingerprints if someone typed in the PIN code, or if someone had a camera recording and saw the finger movements and tries to analyze that, there's no chance to understand the PIN code, because the next time someone is typing in the PIN code, the number, the order of the numbers, so is again totally different. And the big brother is the DL3 FE. FE stands for FIPS Edition. And as you can see, it looks almost the same, but it contains 2 separate encryption engines. And every data which is written on the device has been encrypted twice. One of these encryption engines is FIPS 140-2 validated. More and more customers, also over here in Europe, ask for security certifications. So this might be an important information. But there's another great feature as a differentiator to the normal DL3, and this is 2-factor authentication. You see the little dongle on the left side of the device on the picture. This is an RFID token. You can configure the device in a way that you need as well the RFID token as well as the PIN code to have access to the device. So for very sensitive data, you could, for example, say only 2 people are allowed to have access to the device, and they have to be there at the same time. One has the RFID token, the other has the PIN code. And we also implemented here new features like the read-only mode, which can be important for contractual data, which must not be changed whatsoever. And the administrator can copy the data on the device, set the read-only mode to active, and the user can only read the data but cannot change it. And no virus, of course, could access the data if the read-only mode is active. Also, we implemented the auto-lock mode, which allows you to enter a number of minutes of inactivity, after which the device locks out automatically. So if someone was working and had the device unlocked and then just goes to grab a cup of coffee or jumps on the toilet quickly, and forgets to lock out, the device will then automatically lock out after a few minutes. So if someone would approach the workstation of the user, he has no access to the data. And this is how the DL3 FE really works.
You see the cable on the top, and this is which transfers the data unencrypted to the device. Then it is being led through the first encryption engine, which encrypts with 256-bit IES in the XTS mode. Straight after that, it goes into the second encryption engine, which encrypts with FIPS 140-2 validated 256-bit IES encryption engine in the CBC mode. And only after this dual encryption or cascaded encryption that we also call it, the data is written on the device. And an important fact here, the data has been encrypted with two different independent encryption keys, which never leave the encryption chipset. And that is a very important fact when we compare hardware encryption and software encryption, because with software encryption, the encryption key is loaded into the memory and handled by the host CPU, and it can pretty easily compromise from there. But here, not even the user knows the encryption key. It's only in their encryption chipsets, and it never leaves their encryption chipsets. And it is randomly generated there when the device is being set up. Then we have the Data Locker H300 series, and some of you may recognize the device because H300 and H350, which we will see in a minute, is a former Iron Key device. That was called Iron Key H300 and H350. And we relabeled it, of course. It is called Data Locker now, and developed it further. We have a new firmware on it, which allows a lot more features than it has had at Iron Key times. And the H300 is, so to speak, the entrance drive of this series, and comes only in hard drive capacities up to 2 terabyte. It has extended language set for the user interface, and it can be used with Windows, Mac, and Linux. And there are two versions available, the basic version and the enterprise version. The basic version can be used without management. The enterprise version obligatory requires the central management license. And that is very much appreciated by many organizations, because when they certify a device to be used in their organization, they want to make sure that it can only be used when the security policies are followed through. And this is being done with USB device management. And this is why many organizations go for enterprise, and if that is not registered to the central management platform, this is just not working. The user cannot use it. The basic version can be upgraded to enterprise as well, free of charge. That is just the administrator who sets the flag in the back end. But please keep in mind, it cannot be turned back. A basic device, which is enterprise, will from then on always require a management license. And a new feature has been brought back here, which was at Iron Key times, very interesting, especially for military, secret service, police, and this kind of customers. And this is the detonate mode. The detonate mode is more than the factory reset of a device. With factory reset, only the encryption key will be deleted, but you can reset up the device and use it again. The detonate mode will delete the IS key, but also wipe the device firmware. So this device cannot be used anymore. And this is also for some organizations, and especially these military police kind of organizations, which look after this kind of feature. And this is the big brother, the Data Locker H350. It's almost the same device, but it has a wider selection of capacities and is also available in SSD capacities. But even that is selected because all of these different device combinations, capacity combinations, if you want so, are FIPS 140-2 Level 3 certified, and that for the entire device. So if you have customers for the military segment, from the government,
who say we need the highest available certification that there is available for such an encrypted hard drive, then this would be a good choice. And based on the FIP certification, the device could also get another nice certification, which is NATO restricted. So whoever of you deals with military or government, this is a device to go for. Yeah, all the other parameters are basically the same as for H300. We have a basic device, we have an enterprise device, and also the language sets are the same. And then we go to the USB sticks. And we start with the Sentry 1, which is available from 4 GB to 120 GB. And some people wonder sometimes why we still keep 4 GB. This is such a small capacity. But the truth is, many customers want to make sure that they use only the capacity they really need for their requirements. And they don't want their employees to copy all of their MP3 files and videos and exchange with colleagues and all that stuff. They want that only to be used for business purposes. And this is why 4 GB is really still an often sold product. And this comes with a wide range of languages, and see, even Polish is included here. I just like to underline that. And this works also with the main operating systems, Windows and Mac OS, and when used without management, also with Linux. And we have two versions here. One is the Sentry 1 standard, one is Sentry 1 managed. And this is the same story as with H300 or H350, only there we call it basic and enterprise. But here Sentry 1 can be used without management, and the Sentry 1 Manage needs obligatory management to be used. However, Sentry 1 Standard can be upgraded and can be included optionally in the management platform. But please keep in mind, it cannot be turned back. Once it is managed, it stays managed forever. And also this device, like H350, has the FIPS 140-2 Level 3 certification for the entire device, which means it is also certified against physical manipulation. If you have a try, as well as with the H350, to open up the device and get hold of the PCB board or the encryption chipset to manipulate and to try to hack it from there, there's no chance, because you would destroy the PCB when you try to open it. You can only destroy it if you open it. And then we have the Sentry K300, which is perhaps the information many of you have been waiting for. And there are also other PinPad encrypted devices in the market. But here we again followed our philosophy, simply secure, and worked on the device to make it as easy to use as possible. We have in total 4 interesting differentiators which separate us from the competition. Number 1, we have an alphanumeric keypad. All other devices only have numbers, and there are organizations where you have to use alphanumeric passwords. No alphanumeric passwords, not security policy followed. So important fact. Number 2, we have included an OLED display. And the administrator, when he sets up the device, as well as the user, when he authenticates, sees what he is doing. With the other devices, you have blinking LEDs and need to learn some kind of Morse code, basically, to understand what's going on. And we try to really increase the usability by implementing that OLED display. Number 3 is, our K300 is based on MSATA technology, which makes it up to 4 times as fast as comparable devices, especially in the high capacities of 64 GB and more. And finally, this device can optionally be managed with Safe Console. And the management is being done with Windows only,
but we have implemented a feature that we call the standalone mode. And this is a feature which you can set in the central management safe console. And this means you can allow, for example, 5 standalone logins, which means the device is normally used on Windows, but then it should be used to update embedded systems or ATMs, or should be used on Linux systems or whatever. Then you have 5 logins to do that. And when you use these 5 logins, you have to go back to a Windows machine, which connects to the server to update the security policy or to perform device action, which the administrator may have set. And this device is available up to 256 gigabytes. And when you use it without management, it's anyway completely operating system independent. I like to repeat that sentence. If you use this device without USB device management, it can be used with every operating system that there is that can handle USB mass storage. And then I like to mention briefly the Encrypt Disk. This is an optical media. It's a DVD-R with a 4.7 gigabyte capacity. And every media contains a little software client. That is, when you buy it, it's already there. It's on every device contains a little client and the license. And with this software, which looks like almost like the Windows Explorer, where you can drag and drop data on it, and you can encrypt and burn the data immediately on the device without requiring any additional burning software or something. And this is very popular in the healthcare segment. This is if patients' data should be transported from hospital to one hospital to the other, or from one department to the other. Healthcare often does not have the huge budgets that they can always use a USB stick for that. So this is our approach for healthcare to also be compliant in terms of GDPR. So RODO, when you have to transport personal data, patients' data in the healthcare segment. And last but not least, I want to say a few words about Safe Console. That was basically the hardware part now. And Safe Console is our flagship USB device management platform. This is available as cloud service or on-premise installation. The cloud is available in different locations, and the closest to us and here to Germany and also to Poland would be Frankfurt am Main in Germany. And Safe Console is used even if an organization uses encrypted devices. We can increase the level of security. And if many devices are being used, we can reduce the workload when managing these bigger sums of USB devices. We can also avoid sensitive data to leave the network, but also avoid dangerous malware to get into the network. And the key features are auto inventory, which allows the administrator to see at any given time which employee got which device handed out with which serial number, which firmware, which security policy is connected to that, and many things more. And this is a list which can also be exported and can be used as an attachment to the recordings for the GDPR of the taken organizational and technical measures, yeah, in terms of USB security. You could basically mark that off your list. Then we can enforce security policies. And this starts with password rules. You have loads of options to define the password rules that should be used. How often does the password need to be changed? Or where can the device be used? In which IP address range? Or
only at trustworthy computer systems, stuff like that. Then we allow a remote password reset if users forgot their password. And even if they are traveling in China or wherever, we can help them to reset the password and without deleting the data, okay, they can go on working. And it happens more often than you think. We have the remote kill feature that we also call factory reset. If the device was stolen or got lost, we can set the factory reset command, or for the H300, H350, what we call the detonate mode, yeah, to completely make the device unusable. We can implement, which is an optional license for Safe Console, an anti-malware scanner, which is implemented in the device firmware and cannot be removed intentionally or accidentally, and updates always automatically. Another optional license is our port blocker, the USB port management, where you can lock all USB ports and allow only authorized devices to be used on the devices. And all of these things I mentioned can be recorded in the audit reports so that you have at any time a proof what has been done, which users, for example, have caught a virus and could this be defended? Or if a device was lost, did you really take action and was the device deleted, factory reset at the end of the day, and stuff like that. So this is Safe Console, and you see this is a pretty extensive topic, and today we wanted to focus on the hardware. But if you find that interesting and you like to have more information about that, please contact your Alstor team, contact the product manager, Michał Sobieski, probably, who will probably also show his contact details and say a few words. They know already a lot, and if they can't answer the question, I'm there always to answer the question. And if it becomes very technical, we have also the sales engineers for these things. There are my contact details. Please don't hesitate to contact us anytime if you have any further questions. Thank you very much for the time, and stay safe, everybody, in these strange times. Thank you very much, Konstantin, for your presentation. Maybe Michał will make a short summary of your presentation. And at this moment, I will close your presentation. So please put your contact details on the chat section. And at this moment, this is a time for a question. Czyli zakończyliśmy właśnie ostatnią prezentację. Poproszę o krótkie podsumowanie w języku polskim prezentacji Konstantina. Proszę o zabranie głosu Michała Sobieskiego, naszego product managera, który jest odpowiedzialny w Alstor CTS, między innymi za rozwiązania Data Locker. A na ekranach Państwa komputerów powinniście zaraz mieć ostatnie pytanie. Już je właśnie uruchamiam. Dobra, nie odpowiadamy na czacie. Do wygrania są szyfrowane nośniki danych Data Locker Sentry K300. Także śmiało można udzielać odpowiedzi. Michał, oddaję Tobie głos. Okay. Thank you very much for your presentation, Konstantin. I'm going to call you after this presentation of our side. Mam nadzieję, że Państwu się spodobała ta prezentacja, że wszystko było zrozumiałe, chociaż było w języku angielskim. Nazywam się Michał Sobieski, jestem product managerem od produktów Data Lockera na rynku polskim w Alstorze. Jeżeli chodzi o rozwiązania tego typu, jaka jest sytuacja na rynku, wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja w kraju, też wszyscy wiedzą, jest w tej chwili pandemia. Często pracownicy muszą pracować zdalnie ze względu na to, że nie wolno się ruszać spoza domu. I w tym momencie przydają się tego typu urządzenia, jak właśnie pendrive czy dyski, które są po pierwsze szyfrowane, a po drugie są łatwo dostępne, dlatego że na przykład właśnie jak K300, który jest proponowany jako nagroda w dzisiejszych webinarach, można bardzo łatwo z nimi współpracować, są łatwe do odblokowania, można łatwo z nimi zarządzać, jeżeli chodzi o używanie Safe Console, jeżeli jest więcej niż 5 urządzeń. Dlatego, że to jest jeden z limitów, jeżeli chodzi o Safe Console. I na dobrą sprawę wcale nie są takie drogie, jakby mogło się wydawać. Jak na dysk,
tej wielkości, ma swoją wartość oczywiście, ale jest dostępna nawet dla end-userów, którzy po prostu chcieliby mieć kilka pendrive'ów w swoim domu, powiedzmy, które i mieć wolną głowę, że jeżeli zgubią gdzieś na ulicy, powiedzmy, to się nic takiego z tym nie stanie, dlatego że nie będą mieli dostępu osoby z zewnątrz do tych danych. Z mojej strony oferuję wsparcie w kwestii doboru urządzeń oczywiście, informacje o rozwiązaniach, szkolenia, jeżeli chodzi o rozwiązania związane z bezpieczeństwem danych na przenośnikach nośnikach danych. I szkolenia będą przeprowadzone najpewniej z Konstantinem, który dzisiaj właśnie prezentował. I jeżeli chodzi o i ogólne wsparcie przy rozwiązaniach, powiedzmy. I żeby nie przedłużać, będę powoli oddawać głos do Błażeja. Oczywiście na czacie znajdą Państwo zaraz moje dane kontaktowe, razem z mailem i z telefonem. Tak, Panie Michale, tak. Zaraz mogę przetłumaczyć pytanie Konstantinowi, żeby odpowiedział dokładniej. Jeżeli nie będzie to problem, a jeżeli będzie to problem, to proszę o kontakt mailowy i wszystko Panu wyjaśnię. Albo zadzwonić na mój numer, który będzie zaraz na czacie i tam też wszystko wyjaśnię. Dziękuję bardzo. Dobra, Michał, to jeszcze tylko przetłumacz pytanie, tak żeby może Konstantin je zrozumiał, a ja w tym czasie zakończę możliwość udzielania odpowiedzi i udostępnię Państwu wyniki. Konstantin, I close the survey, so you can answer, you can tell which answer is the correct one. There is one, two times B answer, but there is difference, of course. It's my mistake, sorry for that. Yeah, no worries. It's still not totally wrong, I think. And yeah, it is the last one. It works with all operating systems which can handle USB. We made it easy here. We don't want it to be too nasty here. Okay. Okay. The question from the chat is, what happens if someone wants to use the USB device that is in managed mode, but has no connection to the internet? That is a very good question. And it can be configured in the security policies. If a device always has to have connection to the server, and it's true, some customers really prefer that. But if you think of this situation when someone is traveling and has no wide area network access or is really in a closed environment where super sensitive systems are, then you can allow the device to be used for a certain time. You can configure it only for a few hours without connecting to the server, but you can also say like 30 days. Yeah, a user could use the device 30 days and does not have to connect to the server. But after 30 days, if that would be the security, the setting, he really has to go back, because after 30 days, the device will not work anymore. He has to contact the server. He may get updates of the security policies or get factory reset commands or something like this. Did that answer your question? I hope fully answer. The question is, do people will have additional questions to this one? Of course, they can ask. They can ask Michał. But there is answer to your actual question. That yes, of course. Okay, Konstantin, thank you very much about your time and your presentation. Yeah, stay safe, of course. And at this it's time to close the whole meeting. There is some question about the price, and Michael will answer. Wait a second. There is another question, if you can look on the chat. Yeah, Michael, will you take care? And if you need my assistance, just let me know. Then we can. Is that okay? Probably yes. Yeah. Okay, one more time. Thank you very much for your time. Dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejsze przybycie na naszą konferencję. Mam nadzieję, że drobne problemy techniczne nie przeszkodziły, żeby prawidłowo oglądać i słuchać.
udzielaliście Państwo odpowiedzi na pytania. Oczywiście o wynikach poinformujemy w przyszłym tygodniu, ponieważ nasz system wymaga czasu, żeby wyeksportować nam wszystkie wyniki odpowiedzi. Z naszej strony to wszystko. Gdyby pojawiły się z Państwa strony jakieś zapytania dotyczące wszystkich prezentowanych dzisiaj rozwiązań, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Możemy również zrealizować taki webinar na żądanie poświęcony konkretnym tematom rozwiązań, które dzisiaj były prezentowane. Z naszej strony to wszystko. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję i zachęcam do oglądania naszej strony internetowej, śledzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdują się aktualne informacje o prowadzonych wydarzeniach. Także bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy dużo zdrowia.